Unser Thema für die Vorträge hier ist das Reich der Himmel. Naszym tematem wykładów jest Królestwo Niebios. Insgesamt gibt es im Matthäus-Evangelium 10 Gleichnisse, die so anfangen, das Reich der Himmel ist gleich geworden. I w Ewangelii Mateusza dziesięciokrotnie znajdujemy takie podobieństwa, które rozpoczynają się od słów, a Królestwo Niebios podobne jest. 6 davon in Matthäus 13. 6 przykładów z Mateusza z 13 rozdziału. Jeweils 1 in Kapitel 18, 20, 22 und 25. I po jednym w rozdziale 18, 19, 22 i 25 rozdziale. Es gibt noch mehr Gleichnisse, die dieses Thema vom Reich der Himmel haben. Jest więcej jeszcze też takich podobieństw, które za temat mają właśnie Królestwo Niebios. Wir können sie nicht alle anschauen. Nie jesteśmy w stanie się przyglądać wszystkim. Aber wir wollen Matthäus 13 und ein Teil von Matthäus 25 gemeinsam betrachten. Ale właśnie część z nich w Ewangelii Mateusza 13 rozdział i 25 rozdział chcielibyśmy teraz zobaczyć. In Matthäus 13 gibt es insgesamt 8 Gleichnisse. W Ewangelii Mateusza 13 rozdział w sumie jest 8 podobieństw. Das erste in Vers 1 bis Vers 23. Pierwsze podobieństwo od 1 do 23 wiersza. Das zweite in Vers 24 bis Vers 30. Drugie od 24 do 30 wiersza. Das dritte in Vers 31 und 32. Trzecie od wierszach 31 i 32. Das vierte in Vers 33. Czwarte podobieństwo w wierszu 33. Das fünfte in Vers 44. 44. Piąte podobieństwo w wierszu 44. Das sechste in Vers 45 und 46. Szóste w wierszach 45, 46. Das siebte in Vers 47 bis Vers 50. Siódme w wierszach od 47 do 50. Und das achte Gleichnis in Vers 52. I ósme podobieństwo w wierszu 52. Dieses achte Gleichnis in diesem Kapitel steht etwas besonders. Te 8 podobieństw tutaj przedstawiają coś szczególnego. Es enthält noch einmal eine allgemeine Belehrung in Bezug auf die Gleichnisse des Kapitels. I zawierają takie ogólne pouczenia dotyczące całego tego rozdziału. So können wir sagen, dass die ersten 7 Gleichnisse dieses Kapitels zusammengehören. I tak można powiedzieć, że tych 7 podobieństw tego rozdziału jak gdyby należą do siebie und uns zusammen einen guten Überblick über dieses Reich der Himmel geben. I wspólnie dają nam dobry przegląd tego tematu Królestwa Niebios. Wir wollen jetzt die ersten 23 Verse dieses Kapitels lesen. I teraz chcielibyśmy wspólnie przeczytać pierwszych 23 wiersze tego rozdziału. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, od 1 do 23 wiersza. Tego dnia wyszedł Jezus z domu i usiadł nad morzem. I zebrało się wokoło Niego mnóstwo ludu, dlatego wstąpił do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu i mówił do nich wiele w podobieństwach i rzekł: oto wyszedł siewca, aby siać, a gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. A inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc. Jedne stokrotny, a drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha.
I przystąpiwszy uczniowie rzekli mu: dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? A on odpowiadając rzekł: wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, i to, co ma, będzie odjęte. Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada: będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota. Oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja żebym ich nie uleczył. Ale błogosławione oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wysłuchajcie więc podobieństwa o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, który jest posiany na drogę. A posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje. Ale nie ma w sobie korzenia, nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. A posiany międzyciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i łuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słucha słowa i rozumie, ten wydaje owoc. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny. Zu Beginn möchte ich gerne einige allgemeine Bemerkungen zu diesem Reich Gottes machen. Na samym początku chciałbym podać kilka ogólnych uwag dotyczących Królestwa Bożego. Ein Reich hat immer zu tun mit Herrschaft. Królestwo zawsze łączy się z panowaniem nad nim. Und in diesem Reich Gottes, da gibt es einen Herrscher, einen König, das ist der Herr Jesus. I w tym Królestwie Bożym jest panujący, jest król, tym królem jest Pan Jezus. Dieses Reich hat einen Anfang und auch ein Ende. Te Królestwo ma zarówno początek, jak też i koniec. Dieses Reich, das besteht hier auf der Erde. Te Królestwo tutaj istnieje na ziemi. Dieses Reich ist keine Sache, die im Himmel besteht, sondern auf der Erde. Nie jest to rzecz, która istnieje w niebie. Nie, to jest rzecz, która istnieje tu na ziemi. Dieses Reich nahm seinen Anfang, als der Herr Jesus als Mensch hier auf dieser Erde war. I to królestwo rozpoczęło swoje istnienie w momencie, gdy Pan Jezus jako człowiek tutaj był na ziemi. Das lesen wir in Lukas 17. To możemy przeczytać w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale. Vers 20 und 21. 20-21 wiersz. Łukasza, 17 rozdział, 20-21 wiersz. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić: oto tutaj jest, albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Der Herr Jesus kam als der Messias, als der König Israels hier auf diese Erde. Pan Jezus przyszedł jako Mesjasz i jako król Izraela tu na tą ziemię. Und so sagt er, das Reich Gottes ist mitten unter euch. I tak on powiedział właśnie, to królestwo jest pośród was. Als er hier war, da nahm dieses Reich seinen Anfang. Gdy on tutaj na tej ziemi był, to rozpoczęło się właśnie istnienie tego królestwa. Aber sein Volk hat ihn nicht angenommen. Ale naród jego nie przyjął go. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. O tym będziemy jeszcze wkrótce mówili.
Dieses Reich hat auch ein Ende. To królestwo również też i ma swój koniec. Das lesen wir in 1. Korinther 15. O tym czytamy w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale. Vers 24. 24 wiersz. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 24 wiersz. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Das ist das Ende dieses Reiches. Es wird einmal alle Herrschaft weggetan werden. Taki jest koniec tego królestwa, gdyż wszelkiego rodzaju panowanie zostanie usunięte. Zwischen diesem Anfang und diesem Ende ist nun die Zeit dieses Reiches Gottes. I pomiędzy tym początkiem i końcem istnieje ten czas Królestwa Bożego. Und da gibt es zwei große Abschnitte. I w tym czasie można wydzielić dwa duże odcinki czasu. In dem ersten Abschnitt ist der Herr Jesus verworfen. W pierwszym tym odcinku czasu Pan Jezus jest odrzucony. Er ist abgelehnt, man will ihn nicht haben. On został odepchnięty i nie chcą go ludzie. Aber es kommt einmal der Augenblick, wo er sichtbar erscheinen wird als König der Könige. Ale nadejdzie taka chwila, gdy on w widzialny sposób się ukaże jako król królów. Und dann wird er Anerkennung finden. I wtedy on będzie również cieszył się uznaniem wszystkich. Das ist der zweite große Abschnitt dieses Reiches. To jest ten drugi duży odcinek tego królestwa. Der Herr Jesus und die Seinen sind anerkannt und geachtet. Pan Jezus i wszyscy, którzy są Jego własnością, są uważani i poważani. Es ist die Zeit des tausendjährigen Reiches, wo der Herr Jesus regiert. Będzie to czas tysiącletniego królestwa, w którym Pan Jezus będzie panował. Wir leben heute noch in dem ersten Abschnitt. My w dzisiejszych czasach żyjemy jeszcze w tym pierwszym odcinku czasowym Królestwa Niebios. Und dieser Abschnitt, der lässt sich noch einmal unterteilen in drei Phasen. Ten pierwszy odcinek czasowy można też podzielić na trzy fazy. Die erste Phase, der Herr Jesus ist hier auf dieser Erde. W pierwszej fazie Pan Jezus był tutaj na tej ziemi. Er predigt die Botschaft von dem Reich. On głosił tą nowinę, to poselstwo o tym królestwie. Dieses Reich ist auf jüdischem Boden. Te królestwo było wtedy na tym podłożu żydowskim. Der Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Bo Pan Jezus powiedział, gdy przyszedł, ja nie przyszedłem, aby rozwiązać zakon, ale go wypełnić. Das ist die erste Phase. To jest pierwsza faza tego królestwa. Dann folgt eine zweite Phase. Po niej następuje druga faza. Der Herr Jesus, der von seinem irdischen Volk abgelehnt wurde, Pan Jezus, który został odrzucony przez swój ziemski naród, ist am Kreuz gestorben, auferweckt und in den Himmel aufgefahren. On zmarł na krzyżu, został z martwych zbudzonych, a następnie został przeniesiony do nieba. Dieses Reich besteht immer noch auf dieser Erde. Ale to królestwo dalej istnieje na tej ziemi. Aber der König dieses Reiches ist im Himmel. A król tego królestwa znajduje się w niebie. Und deswegen wird dieses Reich Reich der Himmel genannt. I dlatego właśnie to królestwo nazywane jest Królestwem Niebios. Weil der König dieses Reiches eben im Himmel ist. Dlatego, że król tego królestwa znajduje się w niebie. In dieser Phase findet das Reich statt auf christlichem Boden. I ten okres czasu Królestwa Bożego istnieje na podłożu chrześcijańskim. Es ist die Phase, in der wir heute immer noch leben. Jest to ta faza, w której my jeszcze dalej dzisiaj żyjemy. Wenn der Herr Jesus die Gläubigen zu sich nimmt in den Himmel bei der Entrückung. Gdy Pan Jezus zabierze wierzących do siebie, do nieba, w momencie powtórnego Jego przyjścia i pochwycenia wierzących, dann beginnt die dritte Phase in diesem ersten Abschnitt. To rozpocznie się wtedy trzecia faza w tym pierwszym urywku tego królestwa.
Im Allgemeinen ist der Herr Jesus immer noch abgelehnt. Ogólnie jeszcze Pan Jezus dalej będzie odrzucony. Aber es gehen wieder Boten aus und verkündigen das Evangelium. Ale będą rozesłani posłańcy, którzy będą głosili Ewangelię. Das ewige Evangelium. Wieczną Ewangelię. Und es bekehren sich wieder Menschen zu dem Herrn Jesus. I znowu zaczną się nawracać ludzie do Pana Jezusa. In dieser dritten Phase des ersten Abschnittes findet das Reich wieder statt auf jüdischem Boden. I w tej trzeciej fazie tego pierwszego urywku Królestwa Bożego to królestwo będzie istniało ponownie na podłożu żydowskim. Und dann kommt der Herr Jesus und er wird Anerkennung finden. I wtedy dopiero przyjdzie Pan Jezus i znajdzie tu na tej ziemi uznanie. Und dann beginnt der zweite Abschnitt, wo er der anerkannte und akzeptierte Herrscher in diesem Reich ist. I następnie on przyjdzie tutaj na tą ziemię i od tego momentu rozpocznie się drugi odcinek istnienia Królestwa Bożego i wtedy w tym czasie będzie on uznany jako król tego królestwa. Vielleicht fragen wir uns jetzt, wo ist denn nun dieses Reich? Może się zapytamy, gdzie znajduje się to królestwo? Wir haben gesehen, es ist hier auf dieser Erde. Myśmy już to stwierdzili, że tutaj na tej ziemi. Und es ist überall da, wo der Herr Jesus einem, wo dem Herrn Jesus ein gewisser Einfluss gegeben wird. I znajduje się wszędzie tam, gdzie Panu Jezusowi umożliwia się, aby miał wpływ. In unserer Zeit heute überall da, wo Menschen sich zu dem Herrn Jesus bekennen. A więc w dzisiejszych czasach, w których żyjemy, wszędzie tam, gdzie żyją ludzie, którzy przyznają się do Pana Jezusa. Wir könnten sagen, dieses Reich ist heute da, wo die Christen sind. Więc możemy powiedzieć, że to królestwo znajduje się tam, gdzie w dzisiejszych czasach żyją chrześcijanie. Es gibt viele Menschen, die tragen den Namen wir sind Christen. Jest wielu ludzi na tej ziemi, którzy niosą tą nazwę chrześcijanie. Wir sind mit der christlichen Taufe getauft worden. I my zostaliśmy ochrzczeni tym chrztem chrześcijańskim. Wir haben ein christliches Glaubensbekenntnis. I my wyznajemy też to wyznanie chrześcijańskie. Sie bekennen sich zu dem Herrn Jesus. To znaczy my przyznajemy się do Pana Jezusa. Und sie gehören mit zu diesem Reich. I wszyscy ci ludzie należą do tego królestwa. Aber es gibt viele, die haben ein Bekenntnis, aber kein Leben. Ale wielu w tym królestwie jest takich, którzy tylko mają wyznanie, ale nie mają życia. Sie haben einen Namen, dass sie Christen sind, aber sie haben sich nie bekehrt. Oni noszą imię chrześcijanin, ale nigdy się nie nawrócili. Es gibt aber auch solche, die nennen sich Christen. Ale też są i tacy, którzy nazywają się chrześcijanami. Und sie haben wirklich Leben aus Gott, weil sie sich bekehrt haben. I rzeczywiście mają życie z Boga, bo się nawrócili. Diese beiden Gruppen sind beide in diesem Reich. Te dwie grupy, one istnieją obok siebie w tym królestwie. Wir werden das in diesen Gleichnissen finden. My też to będziemy mogli oglądać w tych podobieństwach. Am Anfang, da waren es nur wirklich Gläubige, die in diesem Reich waren. Na początku rzeczywiście byli to tylko wierzący, którzy w tym królestwie się znajdowali. Aber dann schon in der Apostelgeschichte kamen solche dazu, die kein Leben aus Gott haben. Ale już czytamy w Dziejach Apostolskich, że pojawili się tacy, którzy nie posiadali życia z Boga. Simon der Zauberer zum Beispiel. Na przykład Szymon Czarnoksiężnik. Er hatte sich taufen lassen, aber er hatte kein Leben aus Gott. Wprawdzie dał się ochrzcić, ale on nie miał życia z Boga. Und heute ist die Christenheit zu einem großen Haus geworden. I w dzisiejszych czasach chrześcijaństwo stało się tym wielkim domem. Solche, die Leben aus Gott haben und solche, die kein Leben aus Gott haben, bekennen sich zu dem Herrn Jesus. I tacy ludzie, którzy mają życie z Boga, zarówno i też tacy ludzie, którzy nie mają życia z Boga, oni przyznają się do Chrystusa. Ich möchte einmal die Frage stellen: Hast du Leben aus Gott? Chciałbym tobie postawić pytanie: czy ty masz życie z Boga?
Es reicht nicht aus, christlich getauft zu sein. Nie wystarcza, że jesteś tylko po chrześcijańsku ochrzczony. Wer nur christlich getauft ist, geht so in die Hölle. Kto tylko jest w chrześcijański sposób ochrzczony, ten w tym samym stanie wchodzi do piekła. Selbst wenn er eine christliche Beerdigung hatte. Nawet gdyby miał chrześcijański pogrzeb. Wer den Herrn Jesus nicht angenommen hat als seinen persönlichen Heiland, der geht ewig verloren. Kto nie przyjął Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, ten idzie na wieczne potępienie. Vielen Menschen wird gesagt, es reicht, wenn du christlich getauft bist. Wiele ludzi usłyszeli to, wystarczy, że jesteś ochrzczony po chrześcijańsku. Es reicht, wenn du regelmäßig zur Kirche gehst. Wystarczy, jeżeli będziesz regularnie chodził do kościoła. Aber in der Bibel steht, dass es nicht reicht. Ale w Biblii jest napisane, że właśnie to nie wystarczy. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Przeciwnie, jest napisane, wierz w Pana Jezusa, a ty będziesz zbawiony. Das ist ein ganz ernster Gedanke. To jest bardzo poważna myśl. Wir möchten es gerne denen, die ein christliches Bekenntnis haben, zurufen. I dla wszystkich tych, którzy tylko noszą to chrześcijańskie wyznanie, tak bardzo chcielibyśmy zawołać do nich. Wer nicht den Herrn Jesus als seinen persönlichen Heiland angenommen hat, wird ewig verloren gehen. Kto nie przyjął Pana Jezusa jako osobistego Zbawiciela, ten pójdzie na wieczne zginienie. Nicht jeder, der zu dem Herrn Jesus sagt, Herr, Herr, wird errettet werden. Nie każdy, kto do Pana Jezusa mówi, Panie, Panie, ten będzie zbawiony. Der Herr Jesus wird einmal sagen, ich kenne euch nicht. Gdyż Pan Jezus kiedyś będzie musiał powiedzieć, ja nie znam was. So haben wir gesehen, wo dieses Reich heute ist. I tak już oglądaliśmy to, gdzie znajduje się to królestwo w dzisiejszych czasach. Überall da, wo der im Himmel weilende König dieses Reiches hier auf dieser Erde Einfluss hat. Wszędzie tam, gdzie ten przebywający w niebie król tego królestwa może mieć wpływ na ludzi tutaj na ziemi. Und ich möchte jetzt gern noch einen herrlichen Gedanken sagen, der für jedes Kind Gottes gilt. Ale chciałbym powiedzieć jeszcze jedną wspaniałą myśl, która obowiązuje każdego, kto jest dzieckiem Bożym. Wir haben gesehen, dass auch die, die Leben aus Gott haben, zu diesem Reich gehören. My już to wspomnieliśmy, że wszyscy ci, którzy mają życie z Boga, również należą do tego Królestwa Niebios. Aber sie kennen den Herrn Jesus nicht nur als ihren König. A oni znają Pana Jezusa nie tylko jako swojego króla. Sie haben eine viel tiefere und weitergehende Beziehung zu ihm. Gdyż oni posiedli o wiele głębiej idący i bardziej ścisły związek z nim. Wir lesen dazu mal Kolosser 1, Vers 13. I w tym celu przeczytajmy z listu do Kolosan z pierwszego rozdziału, 13 wiersz. Kolosan 1, 13, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Der Herr Jesus ist der König in diesem Reich, in das wir versetzt sind. Pan Jezus jest królem w tym królestwie, do którego zostaliśmy przeniesieni. Aber wir kennen ihn auch als den Sohn der Liebe des Vaters. Ale my znamy go również jako tego syna miłości ojcowskiej. Wir kennen ihn als den, der sich nicht schämt, uns Brüder zu nennen. My znamy go również jako tego, który nie wstydzi się, aby nas nazywać braćmi swymi. Wir stehen also in einer viel engeren Beziehung zu ihm. A więc my znajdujemy się w o wiele ściślejszym związku z nim. Ich möchte versuchen, das an einem Beispiel etwas deutlich zu machen. Spróbuję to przedstawić na jednym przykładzie. Als ich zur Schule ging, hatte ich einen Englischlehrer. Gdy chodziłem do szkoły, miałem takiego nauczyciela języka angielskiego. Aber dieser Lehrer war zugleich ein Bruder im Herrn Jesus.
który jednocześnie był też i bratem w Panu Jezusie. War der Vater meines Freundes. On był ojcem moich przyjaciół. In der Schule habe ich zu ihm gesagt, Herr Lehrer. W szkole zwracałem się do niego, panie nauczycielu. Da musste ich genauso die Hausaufgaben machen wie die anderen. I dokładnie tak samo musiałem wykonywać zadania domowe, jak też i inni. Aber wenn ich meinen Freund besucht habe, ale gdy odwiedzałem mojego przyjaciela, da haben wir uns über den Herrn Jesus unterhalten. To rozmawialiśmy z jego ojcem na temat Pana Jezusa. Und da gab's eine ganz andere Beziehung. I wtedy pojawiał się całkiem inny związek między nami. Und trotzdem war in der Schule der Lehrer. A pomimo tego on w szkole był dla mnie nauczycielem. Der Jesus hat Autorität auch über uns. Pan Jezus ma autorytet również nad nami. Aber er nennt uns auch seine Brüder. Ale on nazywa nas również swoimi braćmi. Wir sind auch in eine viel tiefere Beziehung zu ihm gebracht. My również zostaliśmy wprowadzeni w o wiele głębszy związek z nim. Und dafür sind wir von Herzen dankbar. I za to jesteśmy z całego serca mu wdzięczni. Jetzt haben wir in einer kleinen Einleitung etwas über dieses Reich gehört. I teraz w takim krótkim wstępie słyszeliśmy coś na temat tego królestwa. Und ich möchte dazu jetzt noch einen Gedanken ergänzen. I jeszcze jedną myślą chciałbym to uzupełnić. Schon im Alten Testament war bekannt, dass dieses Reich das Reich des Gottes des Himmels ist. Już w Starym Testamencie było to znane, że to królestwo jest królestwem Boga Niebios. Wir lesen dazu mal aus dem Propheten Daniel, Kapitel 2, Vers 44. Przeczytamy w tym celu z Księgi proroka Daniela, z drugiego rozdziału, z 45 wiersza. Den ersten Teil, bis das in Ewigkeit nicht zerstört wird. Księga Daniela, drugi rozdział, 44 wiersz, pierwsza połowa. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone. Es war also bekannt, dass dieses Reich das Reich des Gottes des Himmels ist. A więc było to znane, że to królestwo będzie królestwem Boga niebios. Aber in Matthäus 13, Vers 11 haben wir gelesen, dass es ein Geheimnis des Reiches der Himmel gibt. Ale w Mateusza w 13 rozdziale, w 11 wierszu, czytaliśmy o tym, że istnieje również tajemnica Królestwa Niebios. Und ein Geheimnis im Neuen Testament ist immer eine Sache, die im Alten Testament noch nicht bekannt war. A słowo tajemnica używane w Nowym Testamencie oznacza, że chodzi o rzecz, która w Starym Testamencie nie była znana. Was ist nun das Geheimnis dieses Reiches der Himmel? A więc jakaż to jest tajemnica tego Królestwa Niebios? Es wird in Apostelgeschichte 3 angedeutet. Jest to wspomniane również w Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale. Vers 20 und Vers 1, ja, Vers 19 bis 21. Od 19 do 21 wiersza. So tut nun Buß und bekehrt euch. Trzeci rozdział od 19 do 21 wiersza. Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Dass der König dieses Reiches in den Himmel zurückkehren würde. To, że ten król tego królestwa będzie wracał do nieba. Und dass in dieser Zeit dieses Reich in einer verborgenen Form stattfinden würde.
I że w tym czasie to królestwo będzie przyjmowało taką ukrytą formę. Das war im Alten Testament nicht bekannt. Ta rzecz w Starym Testamencie nie była znana. Das ist das Geheimnis des Reiches der Himmel. To jest właśnie ta tajemnica Królestwa Niebios. Und das wird uns in diesem Kapitel Matthäus 13 erklärt. I ona jest w tym 13 rozdziale Ewangelii Mateusza wyjaśniana. Darin liegt ein herrlicher Gedanke. I z tym łączy się wspaniała myśl. Der Herr Jesus war zu seinem irdischen Volk gekommen. Pan Jezus przyszedł do swojego ziemskiego ludu. Aber sie haben ihn nicht gewollt. Ale oni nie chcieli go. War jetzt alles verdorben? Czy wszystko zostało przez to zniszczone? Würde jetzt Gott nicht zu seinem Ziel kommen? Czy Bóg tym samym nie dojdzie do swojego celu? Doch, er würde zu seinem Ziel kommen. Tak, on dojdzie do swojego celu. Der Herr Jesus hat ein Reich. Pan Jezus ma to królestwo. Es ist jetzt in dieser verborgenen Form als das Reich der Himmel. Ono teraz jest w tej ukrytej formie tym królestwem niebios. Das ist Matthäus 13. O tym mówi Mateusza 13 rozdział. Und dann hat der Herr Jesus noch etwas bekommen. I Pan Jezus jeszcze coś innego otrzymał. Das ist seine Versammlung, davon spricht in Kapitel 16. To jest jego zgromadzenie, o czym on mówi w 16 rozdziale. Und nachdem das eingeführt ist im Matthäus Evangelium, i gdy to już zostało wprowadzone w Ewangelii Mateusza, das Geheimnis vom Reich der Himmel in Kapitel 13, ta tajemnica tego Królestwa Niebios w 13 rozdziale, und die Versammlung in Kapitel 16, i sprawa zgromadzenia pańskiego w 16 rozdziale, dann wird danach in Kapitel 17 gezeigt, dass der Herr Jesus einmal erscheinen wird in Herrlichkeit. Zaraz potem, w 17 rozdziale, jest pokazane, że kiedyś Pan Jezus objawi się w swojej chwale. Auf dem Berg der Verklärung haben sie ihn gesehen in seiner Herrlichkeit. Tam, na tej górze przemienienia, trzej uczniowie go widzieli w jego chwale. So wird er einmal erscheinen und regieren hier auf dieser Erde. I w ten sposób on kiedyś się ukaże i będzie panował na tej ziemi. Jetzt können wir den Anfang von Kapitel 13 auch besser verstehen. I dlatego teraz możemy lepiej zrozumieć początek 13 rozdziału. Der Herr Jesus geht aus dem Haus und setzt sich an den See. Czytaliśmy tam, że Pan Jezus wyszedł z domu i usiadł nad morzem. Dieses Haus ist ein Bild für Israel. Ten dom jest właśnie obrazem Izraela. Dort hatte man ihn nicht gewollt. Tam właśnie go nie chciano. Seine Brüder dem Fleisch nach haben ihn abgelehnt. Bracia jego według jego ciała z tego samego narodu nie chcieli go. Deswegen sagte Herr Jesus am Ende von Kapitel 12. I dlatego Pan Jezus mówi pod koniec 12 rozdziału. Meine Brüder und meine Mutter, das sind die, die den Willen meines Vaters tun. Moimi braćmi i moją matką są ci, którzy wykonują wolę mojego ojca. Und so geht er aus dem Haus Israel heraus. I tak on w ten sposób wychodzi z domu Izraela. Und setzt sich an den See. I zasiada nad jeziorem, czy nad morzem. Der See oder das Meer ist in der Bibel oft ein Bild des Völkermeeres. To jezioro, czy to morze w Biblii jest bardzo często obrazem całej rzeszy wszystkich narodów ziemi. Der Herr Jesus wendet sich nicht länger nur an die Verlorenen aus Israel. I Pan Jezus tym samym nie zwraca się już tylko do tych zgubionych, którzy pochodzą z domu izraelskiego. Er geht jetzt aus zu allen Menschen. On tutaj wychodzi teraz do wszystkich ludzi. Und so trifft er dort am See in Vers 2 eine große Volksmenge. I w drugim wierszu czytaliśmy, że on tam nad tym morzem spotkał mnóstwo ludu. Und so beginnt er jetzt dieses erste Gleichnis. I w ten sposób te pierwsze podobieństwo rozpoczyna się. Und er sagt, der Sämann ging aus, um zu säen. I on tutaj mówi, że siewca wyszedł, aby siać. Der Herr Jesus selbst ist dieser Sämann. Pan Jezus osobiście jest właśnie tym siewcą. Er streut den guten Samen, das Wort Gottes aus. On rozsiewa te dobre słowo, te dobre nasienie, słowo Boże. Aber er geht aus und sät. Ale on wychodzi, aby siać.
In Bezug auf das Ausstreuen gibt es keine Einschränkung mehr. I teraz co do tego siania nie ma już żadnych ograniczeń. Alle Menschen sollen dieses Wort hören. Wszyscy ludzie mają usłyszeć to słowo. Der Sämann ging aus, um zu säen. I ten siewca wychodzi, aby siać. Der Sämann fragt auch nicht erst, ob denn dieser Same aufgehen würde. Ten siewca w ogóle nie pyta o to, czy to zasiane ziarno w ogóle wzajdzie. Er streut einfach aus. On je po prostu rozsiewa. Dabei gibt es keine Beschränkung. W tym względzie nie ma żadnych ograniczeń. Die Beschränkung ist jetzt nur noch in Bezug auf das Aufnehmen dieses Samens. Jedyne ograniczenie istnieje właśnie w zakresie przyjmowania tego nasienia. Da werden vier Ackerböden gezeigt. I w tym podobieństwie pokazanych jest cztery rodzaje podłoża. Wir können sagen vier Herzenszustände. Można powiedzieć, że cztery różne podłoża albo stany serca ludzkiego. Der Weg, droga, das steinige, kamieniste podłoże, die Dornen, ciernie. Das sind drei Ackerböden, da gibt es keine Frucht. Na tych trzech rodzajach tego, tej roli nie pojawia się owoc. Aber dann gibt es auch den guten Ackerboden und da gibt es Frucht. Ale istnieje również też i dobra rola, na której pojawia się owoc. Aber danach fragt der Sämann erstmal gar nicht. Ale ten siewca na początku w ogóle o to nie pyta. Und das macht uns auch Mut, einfach den Samen des Wortes Gottes auszustreuen. I to po prostu dodaje nam odwagi, abyśmy to ziarno Słowa Bożego rozsiewali. Wir wissen nicht, welches Samenkorn aufgehen wird. Bo my nie wiemy, które ziarno wzejdzie i przyniesie owoc. Aber das ist auch nicht unsere Verantwortung. Ale to również nie jest powierzone naszej odpowiedzialności. Weißt du, was unsere Verantwortung ist? Czy wiesz, jaki jest zakres naszej odpowiedzialności? Erstens hinzugehen und auszustreuen. Po pierwsze wyjść i rozsiewać. Und zweitens wirklich guten Samen auszustreuen. A po drugie, rzeczywiście rozsiewać dobre nasienie. Und dieser Same ist das Wort Gottes. A tym nasieniem jest Słowo Boże. Das wird erklärt in Vers 19. A jest to wyjaśnione w wierszu 19. So oft jemand das Wort vom Reich hört. Że ktokolwiek słucha słowa o Królestwie. Wir können die Menschen nicht mit Theaterstücken zum Herrn Jesus ziehen. Nie możemy przyciągnąć ludzi do Pana Jezusa, odgrywając sztuki teatralne. Wie werden sie glauben, wenn ihnen nicht verkündigt worden ist? Gdyż czytamy, jak mogą uwierzyć, jeżeli nie będzie im głoszone. Das muss im Mittelpunkt stehen, wenn wir den guten Samen ausstreuen. Mittelpunkt, das ist das Wichtigste, wenn wir das Evangelium verkündigen. To jest właśnie tym punktem centralnym, jeżeli głosimy Ewangelię. Dass wir dieses gute Wort, diesen guten Samen ausstreuen. Abyśmy to dobre słowo, te dobre nasienie rozsiewali. Das ist auch das Entscheidende, wenn das Wort Gottes für Gläubige geredet wird. Również i to jest sprawą decydującą, jeżeli jest głoszone Słowo Boże do wierzących. Das Wort muss verkündigt werden. Słowo musi być głoszone. Natürlich dürfen wir gute Hilfsmittel benutzen. Naturalnie my możemy używać dobrych środków pomocniczych. Hier gibt es auch ein gutes Hilfsmittel, ein Mikrofon. Jednym z tych dobrych środków pomocniczych to jest na przykład ten mikrofon. Wenn wir das Evangelium verkündigen, dann können wir ein gutes Traktat mitgeben. A gdy głosimy Ewangelię, możemy podać dobry traktat. Dann können wir vielleicht Lieder dazu singen. Możemy też i dodatkowo zaśpiewać pieśni. Dann dürfen wir einladend zu den Menschen hingehen. I wtedy możemy też wyjść do ludzi zapraszająco dla nich. Aber im Mittelpunkt muss die gute Botschaft, das Wort stehen. Ale w centralnym punkcie musi zawsze znajdować się te dobre poselstwo Słowa Bożego. Das ist unsere Verantwortung. Taka jest nasza odpowiedzialność przy rozsiewaniu. Jetzt wird die Verantwortung
derer gezeigt, die das Wort hören. I teraz pokazana jest odpowiedzialność tych, którzy to słowo usłyszeli. Bevor der Herr Jesus das ab Vers 18 erklärt, zanim Pan Jezus rozpoczął wyjaśnianie tego w wierszu 18, fragen die Jünger zuerst, warum redest du in Gleichnissen? Najpierw uczniowie zapytali go, dlaczego przemawiasz do tego ludu w podobieństwach. Und dann erklärte Herr Jesus das. I Pan Jezus wyjaśnił im to. Und er sagt, das Herz dieses Volkes ist dick geworden. I mówi, że serce tego ludu otyło. Sie wollen nicht hören. Oni nie chcą słuchać. Sie wollen nicht glauben. Oni nie chcą wierzyć. Sie wollen nicht das Wort annehmen und tun. Oni nie chcą tego słowa przyjąć i uczynić je. Deswegen hören sie, aber verstehen nichts. Dlatego oni słysząc niczego nie rozumieją. Sie sehen, aber sie nehmen nicht wahr. Oni widzą, ale niczego nie mogą poznać, zauważyć. Und sie nehmen das Wort nicht auf mit ihrem Herzen. I oni nie przyjmują tego słowa swoim sercem. Der Jesus sagt in Vers 12, wer hat, dem wird gegeben werden. Pan Jezus powiedział w 12 wierszu, że ten, kto ma, będzie mu dane. Das bedeutet, wer Glauben hat. To właśnie oznacza, że kto ma wiarę. Wer Bereitschaft hat, das Wort anzunehmen. Kto ma tą gotowość, aby to słowo przyjmować. Dem schenkt Gott Überfluss. Temu Bóg daje wszystko w obfitości. Den überschüttet er mit seinem Reichtum. Tego obsypuje swoimi bogactwami. Dem teilt er seine Gedanken mit und lässt ihn sie verstehen. Temu przekazuje swoje myśli i pozwala mu zrozumieć je. Aber wer nicht hat, ale kto nie ma, wer keinen Glauben hat, a więc kto nie ma wiary, wer keine Bereitschaft hat, das Wort anzunehmen, kto nie ma tej gotowości, aby to słowo przyjąć, wer keinen Gehorsam hat, das Wort zu tun, kto nie ma posłuszeństwa, aby to słowo wykonać, von dem wird auch was er hat weggenommen werden. Od tego i to, co posiada, będzie zabrane. Das kann uns passieren. To może się i nam przydarzyć. Wenn wir das, was Gott uns gezeigt hat, nicht tun. Jeżeli my to, co Bóg nam pokazał, nie będziemy wykonywali. Wenn wir Gott nicht gehorsam sind in dem, was er uns verstehen ließ. Jeżeli nie będziemy posłuszni Bogu w tym, czym On pozwolił, abyśmy zrozumieli, jaka jest Jego wola, dann kann es sein, dass er uns wegnimmt, was wir hatten. To wtedy może się zdarzyć, że On nam zabierze to, co już posiadamy. Dass wir hinterher gar nichts mehr verstehen von seinen Gedanken. Że w końcu, koniec końców, nie będziemy niczego rozumieli z Jego myśli. Ich kenne einen Mann in meinem Alter. Znam pewnego mężczyznę w moim wieku. Er war in Gemeinschaft am Tisch des Herrn. On był w społeczności przy stole pańskim. Er hat Sonntagsschularbeit gemacht. On był nawet nauczycielem szkółki niedzielnej. Er war ein intelligenter Mann und hat viel verstanden aus der Bibel. On był inteligentnym mężczyzną i wiele rzeczy rozumiał z Biblii. Aber dann kam Sünde in sein Leben. Ale pojawił się grzech w jego życiu. Viele haben ihn gewarnt. Wielu go ostrzegało. Aber er hat die Sünde nicht weggetan. Ale on nie oddzielił się od tego grzechu. Nie odrzucił go. Er wusste, es ist böse, was ich tue. On wiedział, że to jest złe, co ja czynię. Aber er hat es nicht gelassen. Ale nie zostawił tego. Heute glaubt er gar nichts mehr. Dzisiaj nie wierzy już w nic. Er glaubt noch nicht einmal mehr, dass Gott die Welt geschaffen hat. On nawet nie wierzy w to, że Bóg stworzył świat. Ein ganz ernstes Beispiel für mich. To jest bardzo poważny przykład dla mnie osobiście. Wie man durch einen bösen Weg das Licht verlieren kann, was Gott gegeben hat. I w jaki sposób można właśnie na skutek pójścia złą drogą zatracić tą światłość, którą Bóg nam darował. Und dann sagt der Jesus in Vers 16 zu seinen Jüngern, ihr seid glückselig. I Pan Jezus powiedział w 16 wierszu do uczniów, ale wy jesteście błogosławieni. Ihr seid deshalb glückselig, weil ihr versteht, was ich sage. Dlatego jesteście błogosławionymi, dlatego, że rozumiecie to, co ja mówię.
Macht uns das auch glücklich, dass wir das Wort Gottes haben? Czy i to nas uszczęśliwia, że my posiadamy Słowo Boże? Macht es uns glücklich, aus der Bibel etwas zu lernen über Gottes Gedanken? Czy to nas uszczęśliwia, że możemy z Biblii poznawać Boże myśli? Das ist das Teil, was der Herr Jesus denen schenkt, die seine Worte hören und annehmen wollen. Taką część Pan chce darować tym, którzy słuchają Jego słowa i chcą je przyjąć i chcą je wykonywać. Dabei gibt es verschiedene Hindernisse. Ale przy tym mogą się zdarzyć różnorodne przeszkody. Es kann sein, dass der Same des Wortes auf den Weg fällt. Może się zdarzyć, że to nasienie Słowa Bożego padnie na drogę. Der Weg, der ist hart. Na drogę, która jest twardo ubita. Er ist deshalb hart, weil viele, viele Füße darüber gegangen sind. Dlatego jest twarda, bo wiele, wiele nóg po niej przeszło. Immer wieder sind Menschen dahergegangen und es ist hart geworden. Ludzie ciągle na nowo po niej przechodzili i ona się ubiła. Wenn der Same dorthin fällt, jeżeli to ziarno na nią padnie, dann kommt der Teufel, der Böse und nimmt ihn weg. Wtedy przychodzi diabeł, ten zły, zabiera je. Unser Herzensboden kann auch hart werden. Nasze podłoże serca też może być twarde. Durch viele, 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 viele Eindrücke. Na skutek przeżycia wielu, wielu różnych wrażeń. Durch viele, viele Dinge, die auf uns einstürmen, so wie Schritte den Weg hart machen. Tak jak też i wiele, wiele różnych wrażeń i rzeczy na nas naciska, czy nas atakuje. Tak jak te wiele, wiele stóp tą drogę ubiło. Dann fällt der Same des Wortes Gottes in unser Herz. I wtedy to nasienie Słowa Bożego wpada do naszego serca. Aber kaum gehen wir aus der Verkündigung des Wortes hinaus. A ledwie wyjdziemy z tej sali, gdzie było to słowo głoszone. Schon kommen wieder neue Eindrücke und schnell ist alles vergessen. Jesteśmy poddani znowu nowemu oddziaływaniu tych wrażeń zewnętrznych i szybko zapominamy, co słyszeliśmy. Hier bei diesem ersten Ackerboden ist es der Teufel, der den Samen wegnimmt. W pierwszym przypadku tego podłoża to jest diabeł, tym, który to ziarno, to słowo zabiera. Im zweiten Fall, da fällt der Same auf das Steinige. W drugim przypadku to ziarno pada na ziemię, na grunt skalisty. Da ist ein wenig Erde, aber darunter sind Steine. Tam na tym gruncie jest na wierzchu trochę ziemi, ale pod tym cienką warstwą jest skała. Das Wort wird schnell mit Freuden aufgenommen. Czyli słowo jest szybko przyjmowane z radością. Aber es kann keine Wurzel treiben. Ale niestety nie może to słowo zapuścić korzeni. Es gibt keinen geistlichen Tiefgang. Nie istnieje te duchowe zagłębienie się. Alles bleibt oberflächlich. Wszystko pozostaje takie powierzchowne. Es sind vielleicht Gefühle vorhanden, Gefühle mit Freude. Może były czynne uczucia, takie jak radość. Aber das Gewissen kommt nicht in Übung. Ale sumienie nie zostało dotknięte, aby było poruszone do ćwiczenia się. Es ist eine gewisse Freude da, aber das Herz beginnt nicht zu brennen. Może pewnego rodzaju radość się pojawiła, ale serce nie rozpoczęło tego stanu pałania. Eine Zeit geht es gut. Pewien okres czasu wszystko idzie dobrze. Aber dann kommen Schwierigkeiten. Ale pojawiają się trudności dann kippt man i wtedy się przewracamy. Man gibt alles auf. Wszystko wyzbywamy się. Da merken wir, bevor die Schwierigkeiten kommen, muss das Wort in unseren Herzen Wurzeln fassen. I tak, możemy zauważyć, że zanim właśnie te trudności nadejdą, musi nastąpić ten czas, że to słowo w naszym sercu zapuści swoje korzenie. Ich möchte das gerne mal so an die Jüngeren sagen. Chciałbym tak bardzo te słowo skierować do was wszystkich młodych. Solange du jung und stark und gesund bist, tak długo jak ty możesz być młody, zdrowy i silny,
dann nutze die Zeit, um dich mit Gottes Wort zu beschäftigen. To wykorzystuj twój czas, aby zajmować się Słowem Bożym. Damit das Wort in deinem Leben und in deinem Herzen Wurzel fassen kann. Aby to Słowo mogło w twoim życiu, w twoim sercu właśnie zapuścić korzenie. Vielleicht kommen später im Leben Schwierigkeiten. Gdyż może się zdarzyć, że później w twoim życiu pojawią się trudności. Dann brauchst du ein gutes Fundament. I ty wtedy będziesz potrzebował dobry fundament. Wenn du erst dann anfängst, dich mit dem Herrn Jesus zu beschäftigen. I gdy dopiero potem rozpoczniesz zajmowanie się Panem Jezusem, dann kann es sein, du kippst um. To może się tak zdarzyć, że ty się przewrócisz. Dass wir die Zeit nutzen, die Gott uns gibt, dass wir sein Wort fest ins Herz aufnehmen. O, wykorzystujmy ten czas, który Bóg nam daje do dyspozycji, aby to słowo się głęboko zakorzeniło w naszym sercu. Es gibt so viele schöne Beispiele in der Bibel dafür. I w tym celu możemy oglądać w Biblii wiele przykładów, które to pięknie obrazują. Ich denk grad mal an Josef. Myślę w tym przypadku na temat Józefa. Er war erst 17 Jahre alt, als er nach Ägypten verkauft wurde. On miał dopiero 17 lat, gdy został sprzedany do Egiptu. Aber er hatte schon ein Fundament. Ale on w swoim sercu miał fundament. Da konnte er in Ägypten ein Zeugnis sein für Gott. I tam w tym Egipcie on mógł być świadectwem dla swojego Boga. O, dass wir die Zeit nutzen. Obyśmy my też ten czas wykorzystywali. Bibel lesen ist nichts für alte, die nicht mehr zur Arbeit oder Schule müssen. Bo czytanie Biblii to nie jest dla ludzi starszych, którzy już nie chodzą do szkoły, albo może już są na emeryturze i nie chodzą do pracy. Für sie auch. Owszem, dla nich również ono jest. Aber es fängt früher an. Ale musi być wcześniej rozpoczęte czytanie. Nutze die Zeit, das Wort Gottes zu studieren. I wykorzystuj twój czas, aby studiować Słowo Boże. Hier bei diesem zweiten Ackerboden ist das Problem unser Fleisch. Tu w przypadku tego drugiego gruntu, tej roli, to jest właśnie problemem nasze własne ciało. Es mag keine Schwierigkeiten. Mogą nie zaistnieć trudności. Es mag keine Drangsalen und Verfolgungen. Mogą nie zaistnieć prześladowania i uciski. Und dem geht es dann aus dem Weg. Da geht es weg davon. Das Fleisch mag sie nicht und geht weg. I ciało nie lubi czegoś takiego jak uciski i doświadczenia i może próbować unikać tego. Aber wenn wir gute Wurzeln haben, dann können wir standhaft bleiben. Ale gdy my będziemy mieli dobre korzenie zapuszczone w naszym sercu tego Słowa Bożego, to możemy się ostać w tym doświadczeniu. Der dritte Boden ist Vers 22. Trzecim podłożem to jest ten wiersz 22. Die Dornen. Czyli opisujący ciernie. Die Dornen, die waren noch nicht gewachsen. Te ciernie, one jeszcze nie wyrosły. Aber in dem Ackerboden, da waren die Wurzeln von den Dornen. Ale w tym gruncie właśnie tej roli już istniały te korzenie tych cierni. Und dahin fällt jetzt der gute Same. I do tego podłoża wpada te dobre nasienie. Und dann wachsen die Dornen. I wtedy zaczynają rosnąć również też i ciernie. Die Dornen wachsen auf und ersticken die gute Pflanze. Te ciernie zaczynają szybko rosnąć i zaduszają te dobre źdźbła tego kiełkującego ziarna. Diese Dornen sind Sorge der Welt. Tymi cierniami to są wszystkie troski tego świata. Das ist nicht so sehr die Schwierigkeiten dieser Welt. Nie tak bardzo tutaj chodzi o trudności w tym świecie. Das sind die Dinge, um die Menschen dieser Welt besorgt sind, worum sie sich kümmern. Są to rzeczy, o które ludzie tego świata się troszczą, które sprawiają, że oni są tym zajęci. Sie kümmern sich darum, möglichst viel Geld zu verdienen. Starają się, aby na ile to możliwe, dużo pieniędzy zarobić. Sie kümmern sich darum, ein möglichst großes Haus zu haben. Oni o to się starają, że na ile to możliwe, jak największy dom wybudować. Sie kümmern sich darum, möglichst viel Ansehen und Ehre zu haben.
Oni o to się starają, żeby posiąść wielkie poważanie, ale również i żeby oni dużo rzeczy mogli zobaczyć w tym świecie. Das sind die Sorgen der Welt und das ist der Betrug des Reichtums. Takie są troski tego świata i to jest oszustwo bogactwa. Und dadurch wird der gute Same erstickt. I przez to właśnie to dobre nasienie jest zaduszone. Es kann auch ein Problem in meinem Leben sein. Może również też i zaistnieć problem w moim życiu. Nur noch Zeit für den Beruf. Że ja będę miał tylko i wyłącznie czas do wykonywania mojego zawodu. Nur noch Zeit für das Haus und den Garten. Tylko będę miał czas na zajmowanie się domem i moim ogrodem. Nur noch Zeit für den Urlaub. Tylko będę miał czas, aby jeździć na urlop. Keine Zeit mehr, die Versammlungsstunden zu besuchen. Nie będę miał czasu, aby odwiedzać godziny zgromadzeń. Keine Zeit mehr, in der Bibel zu lesen. Nie będę miał czasu, aby studiować, czytać w Biblii. Keine Zeit mehr, eine Konferenz zu besuchen. Nie będę miał czasu, aby odwiedzić konferencję. Dann muss es uns nicht wundern, wenn der gute, die gute Pflanze erstickt wird. To nie dziwmy się, jeżeli ta dobra roślinka będzie zaduszona. Wenn die Freude am Herrn Jesus immer geringer wird. Gdy radość z Pana Jezusa będzie coraz to mniejsza. Wenn wir unglücklich und unzufrieden werden. A my będziemy się stawali coraz bardziej nieszczęśliwymi i coraz bardziej niezadowolonymi. Das dritte Problem hier ist die Welt. I trzecim problemem w tym temacie jest świat. Der Teufel, das Fleisch, die Welt, die drei großen Feinde Gottes. Diabeł, ciało nasze i świat, trzech wielkich nieprzyjaciół Bożych. Die drei großen Feinde des Christen. I trzech wielkich nieprzyjaciół chrześcijan. Aber es gibt auch diesen guten Ackerboden. Ale również istnieje dobra rola. Der Same fällt in das Herz und es gibt Frucht. Gdyż to ziarno wpada do serca i przynosi owoc. Die einen 30-fach, die anderen 60-fach, die anderen 100-fach. W jednym sercu 30-krotny, w innym 60-krotny, a w jeszcze innym 100-krotny. Ein unterschiedliches Maß, aber es gibt Frucht. Różnorodna miara tego owocu, ale pojawia się zawsze owoc. Frucht für Gott in deinem und in meinem Leben. Owoc dla Boga w twoim i w moim życiu. Dafür ist der Sämann ausgegangen. To właśnie po to ten siewca wyszedł, aby siać. Dafür hat der Herr Jesus Mühe aufgewandt, diesen Samen auszustreuen. To właśnie po to Pan Jezus się trudził, aby to ziarno rozsiewać. Und wie freut er sich, wenn er dann Frucht sieht. A jak bardzo się będzie cieszył, gdy zobaczy owoc. Er geht hin unter Weinen und trägt den Samen zur Aussaat. Wychodzi z łzami, a niesie ziarno do zasiewu. Er kommt heim mit Jubel und trägt die Frucht. Ale przychodzi z powrotem do domu z radością i przynosi owoce. Wunderschönes Ende dieses ersten Gleichnisses. Cudowny koniec tego pierwszego podobieństwa. Lesen jetzt Vers 24 bis Vers 43. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, od 24 wiersza do 43. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, od 24 do 43 wiersza. Inne podobieństwo podał im, mówiąc: podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona konkol? A on im rzekł: to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada: nie,
abyście czasem wybierając konkol nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwom rość razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Inne podobieństwo podał im, mówiąc, podobne jest Królestwo Niebios do ziarnka gorczycznego, które wziąwszy człowiek zasiał na roli swojej. Jest ono co prawda najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, jest największe ze wszystkich jarzyn i staje się drzewem, tak iż przylatują ptaki niebieskie i gnieżdżą się w gałęziach jego. Inne podobieństwo powiedział im, podobne jest Królestwo Niebios do kwasu, który wzięła niewiasta i rozczyniła w trzech miarach mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus do ludu w podobieństwach, a bez podobieństwa nic do nich nie mówił, aby się wypełniło, co powiedziano przez proroka, gdy mówił, otworzę w podobieństwach usta moje, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu. I przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc, wyłóż nam podobieństwo o konkolu na roli. A on odpowiadając, rzekł, ten, który sieje dobre nasienie, to syn człowieczy. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa. Konkol zaś to synowie złego. A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł. A żniwo to koniec świata. Żeńcy zaś to aniołowie. Jak tedy zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. I wrzucą ich do pieca ognistego, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. In dem ersten Gleichnis hatten wir eben den Herrn Jesus gesehen, wie er als der Sämann den Samen ausgestreut hat. W pierwszym podobieństwie oglądaliśmy Pana Jezusa, który jako siewca rozsiewa nasienie. Dieses zweite Gleichnis geht jetzt etwas weiter. Te drugie podobieństwo troszeczkę dalej się posuwa. Und es heißt, das Reich der Himmel ist gleich geworden. I tutaj jest napisane, że te Królestwo Niebios stało się. Es ist also schon eine gewisse Entwicklung eingetreten. Tu pewnego rodzaju rozwój nastąpił. Und dann wird uns gesagt, dass es einem Menschen gleich geworden ist, der den guten Samen auf seinen Acker streut. I jest tutaj powiedziane, że ono jest podobne do człowieka, który posiał na swojej roli dobre nasienie. Der Mensch, das ist wieder der Herr Jesus. Tym człowiekiem to znowu jest Pan Jezus. Die Erklärung haben wir in Vers 37. Wyjaśnienie tego mamy w wierszu 37. Der Acker, das ist die Welt. Rola zaś to świat. Die Erklärung haben wir in Vers 38. Wyjaśnienie tego czytaliśmy w wierszu 38. Aber dieser Acker wird sein Acker genannt. Ale ta rola jest nazywana jego rolą. Der Herr Jesus wird also als derjenige gezeigt, dem diese Welt gehört. A więc tutaj Pan Jezus jest pokazany jako ktoś, do którego należy ten świat. Aber als der Sohn des Menschen, dem sie gehört. Ale ten świat należy do niego jako do tego Syna Człowieczego. Das bedeutet, dass das Werk des Herrn Jesus am Kreuz hier in diesem Gleichnis schon geschehen ist. A to oznacza, że to dzieło, które miał dokonać Pan Jezus, w tym podobieństwie jest widziane tak, jak gdyby już było wykonane. Der Herr Jesus ist der Schöpfer, der Sohn Gottes. Pan Jezus jest Stwórcą, On jest tym Synem Bożym. Und als Schöpfer gehört ihm das ganze Universum. A jako do Stwórcy należy cały Wszechświat. Aber er hat es sich auch als Mensch
erworben. Ale również on jako człowiek pozyskał sobie tą rolę. Und das hat getan durch sein Werk am Kreuz. A on tego dokonał poprzez swoje dzieło dokonane na krzyżu. Wir werden das, wenn wir noch hier sind, morgen noch einmal finden. Jeżeli będziemy jeszcze tutaj na tym miejscu jutro, to jeszcze raz o tym będziemy mówili. Aber der Herr Jesus hat eben diesen Acker gekauft durch sein Werk am Kreuz. Tą rolę Pan Jezus właśnie kupił poprzez swoje dzieło dokonane na krzyżu. In diesem Sinn hat auch die Menschen erkauft. On również i w tym samym sensie kupił ludzi, odkupił ich. Wir finden das in 2. Petrus 2, Vers 1. W drugim liście Piotra, w drugim rozdziale, w pierwszym wierszu to możemy oglądać. Da steht von dem Gebieter, der sie erkauft hat. Tutaj w połowie tego wiersza czytamy Pana, który ich odkupił, pod koniec tego wiersza. Das bedeutet nicht, dass diese Menschen erlöst sind. To wcale nie oznacza, że ci ludzie są odkupieni. Es sind ja eben die falschen Lehrer, die ins Verderben gehen. Tu mowa jest o tych błędnych nauczycielach, którzy idą na potępienie. Aber der Herr Jesus hat ein Besitzrecht erkauft. Ale Pan Jezus nabył sobie właśnie prawo tego posiadania ich. Er hat ein Anrecht an sie. On ma prawo do nich. Aber sie haben ihn nicht angenommen. Ale oni go nie przyjęli. Aber der Jesus hat diese ganze Welt, das ganze Universum für sich erkauft. Durch sein Werk am Kreuz. Pan Jezus cały ten świat, cały wszechświat przez swoje dzieło na krzyżu kupił. Und so wird hier von seinem Acker gesprochen. I dlatego tutaj jest mowa o jego własnej roli. Wie tut der Herr Jesus denn jetzt sein Werk als dieser Mensch, der den Samen ausstreut? W jaki sposób Pan Jezus wykonuje swoje dzieło jako ten człowiek, który rozsiewa nasienie? Er tut es, indem er seine Diener aussendet. On właśnie wykonuje to dzieło przez to, że on posyła swoje sługi. Er hat diese Arbeit der Verkündigung begonnen. On rozpoczął tą pracę głoszenia. Und wir dürfen sie heute in seinem Namen fortsetzen. A my możemy teraz w jego imieniu tą pracę kontynuować. Dieser Mensch streut also den Samen auf den Acker. A więc ten człowiek rozsiewa swoje nasienie na tą rolę. Und jetzt finden wir in Vers 25, dass die Menschen schlafen. A w wierszu 25 czytamy, że ludzie zasnęli. Schlaf spricht von Bequemlichkeit. Sen obrazowo wskazuje na wygodę. Schlaf spricht von fehlender Wachsamkeit. Sen wskazuje również na brak czujności. Und das ist der Grund, warum der Feind tätig werden kann. I to jest właśnie powód, dlaczego nieprzyjaciel może być czynny. Fehlende Wachsamkeit und das Unkraut wird gestreut. Brak czujności i już jest zasiany konkol. Ist auch in unserem Leben so, wenn wir nicht mehr aufpassen. Tak się dzieje w naszym życiu, jeżeli my nie czuwamy. Dann wird der Feind schnell Einfluss nehmen. Szybko wtedy nieprzyjaciel swój wpływ wywiera. Der Feind streut nun Unkraut mitten unter den Weizen. Ten nieprzyjaciel zasiewa ten konkol pomiędzy pszenicę. Bei Unkraut steht in meiner Bibel eine Anmerkung, eine Erklärung. W przypadku mojego tłumaczenia Biblii w stosunku do tego słowa konkol jest taki odnośnik. Dieses Unkraut, das ist ein Gewächs, ein Kraut, was dem Weizen sehr, sehr ähnlich sieht. Mowa jest tutaj o takiej roślince, która jest bardzo, bardzo podobna do pszenicy. Aber es ist keine Frucht, kein Weizen. Ale ona nie przynosi owocu, ona nie przynosi pszenicy. Dieser Feind, das ist der Teufel. Tym nieprzyjacielem jest diabeł. Das wird in Vers 39 erklärt. To jest nam wyjaśnione w 39 wierszu. Und wir finden hier verschiedene Erklärungen und Hinweise zu diesem Teufel. I tutaj znajdujemy różnorodne wyjaśnienia i wskazówki co do tego diabła. Erstens, es ist sein Feind, der Feind des Herrn Jesus.
Po pierwsze jest to jego nieprzyjaciel, czyli nieprzyjaciel Pana Jezusa. Das steht schon im ersten Buch Mose. O tym już jest napisane w pierwszej księdze Mojżeszowej. Dass die Schlange dem Herrn Jesus die Ferse zermalmen wird. Tam mowa jest o tym, że ten wąż zetrze czy ukąsi piętę Pana Jezusa. Wir haben es auch in Katowice betrachtet in Offenbarung 19. My o tym rozważaliśmy w Katowicach na konferencji w Księdze Objawienia w 19 rozdziale. Der Teufel wird einmal alle Kriegsheere versammeln, um gegen den Herrn Jesus zu kämpfen. Będzie taki czas na tej ziemi, gdy nieprzyjaciel, diabeł, zgromadzi wszystkie swoje wojska z całej ziemi, aby walczyły przeciwko Panu Jezusowi. Er ist also der Feind, der Gegenspieler des Herrn Jesus. A więc on jest nieprzyjacielem, on jest przeciwnikiem Pana Jezusa. Zweitens, po drugie, er betreibt Nachahmung. On wykonuje tutaj czynności, które podrabiają czynność Pana Jezusa. Er streut den Samen, der so ähnlich aussieht wie der Weizen. On zasiewa takie nasienie, które jest podobne do tego nasienia pszenicy. Aber es ist doch Unkraut. A jednak jest to tym konkolem. Der Teufel, der zeigt uns auch oft Dinge, die sind so ähnlich wie das Gute. Nieprzyjaciel bardzo często nam pokazuje rzeczy, które są podobne do tych rzeczy dobrych. Aber sie sind doch böse. A jednak są złymi. Er möchte Dinge nachahmen, das Gute nachahmen, aber es ist doch Unkraut. On chce te rzeczy podrabiać, ale jednak wszystko to jest tym konkolem. Im letzten Gleichnis hatten wir gesehen, wie der Teufel böses aus das Gute wegnimmt. W ostatnim podobieństwie czytaliśmy o tym, że ten diabeł te dobre rzeczy zabiera. Und hier sehen wir, wie er das Unkraut, das Böse ausstreut. A tu widzimy, gdy on ten konkol, czyli zło, rozsiewa. Dann finden wir in Vers 28 noch den Charakter dieses Feindes, dieses Teufels. Jeszcze w wierszu 28 mamy opisany charakter tego nieprzyjaciela, tego diabła. Er ist feindselig. On jest nieprzyjaźnie nastawiony. Seine Absicht ist es, Feindschaft und Verderben zu bringen. Jego zamiarem jest wprowadzić właśnie nieprzyjaźń i zepsucie. Nun geht die Saat auf. I teraz ten cały zasiew zaczyna kiełkować. Und zugleich mit dem Guten wächst auch das Unkraut. I równolegle z tym dobrym również zaczyna wzrastać niedobre ziarno. Die Knechte des Hausherrn bemerken es. Słudzy tego Pana zauważają to. Dann kommt etwas ganz Wichtiges. I teraz następuje coś bardzo ważnego. Bevor sie etwas tun, fragen sie den Hausherrn. Zanim cokolwiek by uczynili, to pytają swojego Pana. Sie gehen nicht einfach los. Oni nie wychodzą tak po prostu od razu od siebie na pole. Sie fragen erst den Hausherrn. Oni najpierw pytają się swojego Pana. Wie gut, dass sie das getan haben. Jak dobrze, że oni tak postąpili. Sie wollten das Unkraut ausreißen, aber der Hausherr sagt nein. Oni wprawdzie chcieli ten konkol powyrywać, ale Pan tego domu powiedział nie. Das ist eine schöne Lektion auch für unser tägliches Leben. To jest bardzo piękna lekcja również i dla naszego codziennego życia. Dass wir den Herrn Jesus fragen, Herr Jesus, möchtest du, dass ich das tue? Abyśmy my pytali Pana Jezusa, Panie Jezu, czy Ty chcesz, abym to czy tamto uczynił? Und dann zeigt er uns gerne seinen Willen. A wtedy on tak chętnie pokazuje nam swoją wolę. Der Hausherr gibt eine Antwort, die die Knechte nicht erwartet haben. Ten Pan tego domu daje taką im odpowiedź, jakiej ci słudzy się w ogóle nie spodziewali. Er sagt nein, lass das Unkraut mitwachsen. On powiedział nie, pozwólcie, aby ten konkol razem rosnął. Jetzt in dieser Zeit lasst es so. Teraz w tym czasie zostawcie go. Aber zur Zeit der Ernte, dann werde ich mich darum kümmern. Ale gdy nastanie czas żniw, to ja o to się już zatroszczę. Warum sagt der Hausherr das? Dlaczego ten Pan tego domu tak to powiedział? Weil er Sorge hat um den Weizen.
Dlatego, że on martwił się o tą pszenicę. Ihr würdet den Weizen mit ausreißen, wenn ihr jetzt das Unkraut herauszieht. Bo powyrywalibyście tą pszenicę, gdybyście zaczęli wyrywać kąkol. Die Sorge des Herrn Jesus, die gilt immer denen, die Leben aus Gott haben. Ta troskliwość Pana zawsze jest skierowana w stosunku do tych, którzy mają życie z Boga. Wir lernen jetzt eine wichtige Sache in Bezug auf das Reich Gottes. I bardzo ważną rzecz tu się uczymy, związaną z tym Królestwem Bożym. In diesem Reich bleiben gute und böse nebeneinander. W tym Królestwie zarówno dobrzy, jak i źli będą trwali obok siebie. Unkraut und Weizen. Kąkol i pszenica. Bekenner ohne Leben aus Gott und solche, die Leben aus Gott haben. Wyznawcy, którzy nie mają życia z Boga i wyznawcy, którzy mają życie z Boga. Sie sind zusammen in diesem Reich. Oni razem są tutaj w tym Królestwie. Und erst am Ende wird unterschieden. I dopiero na samym końcu będzie poczyniona różnica. Das gilt für das Reich Gottes. To jest obowiązujące dla Królestwa Bożego. In unserem persönlichen Leben gilt etwas anderes. W naszym osobistym życiu obowiązuje całkiem coś innego. In unserem persönlichen Leben möchte Gott nicht, dass Gutes und Böses nebeneinander bleibt. W naszym osobistym życiu Bóg nie chce, aby dobro i zło obok siebie trwało. In 1. Thessalonicher 4 lesen wir: Dies ist der Wille Gottes, eure Heiligkeit. W pierwszym liście do Tesaloniczan czytamy o tym: taka jest wola Boża, uświęcenie wasze. In 1. Johannes 3 lesen wir: jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. A w pierwszym liście Jana w trzecim rozdziale czytamy: każdy, który tą nadzieję ma, oczyszcza samego siebie tak samo, jak i on sam czysty jest. In unserem persönlichen Leben, da fordert uns Gott auf, Böses hinauszutun. W naszym osobistym życiu Bóg żąda od nas tego, abyśmy my wyzbywali się zła. Wie können wir das tun? Jak możemy to uczynić? Indem wir im Selbstgericht unsere Sünden vor Gott bekennen. Przez to, jeżeli w osądzeniu samego siebie będziemy przed Bogiem nasze grzechy wyznawać. Und in den Sprüchen lesen wir, wer seine Übertretung bekennt und lässt, dem wird vergeben. A w przypowieści Salomona możemy przeczytać taki wiersz: kto swoje przestępstwa wyznaje i pozostawia je, czy opuszcza je, temu będzie przebaczone. Als Petrus den Herrn Jesus verleugnet hatte, gdy Piotr zaparł się Pana Jezusa, und der Blick des Herrn Jesus seinen Jünger trifft, i gdy na tym uczniu spoczęło spojrzenie Pana Jezusa, da weint Petrus bitterlich. Wtedy Piotr gorzko zapłakał. Das waren Tränen aufrichtiger Reue. To były łzy szczerego żałowania. Aber Petrus tut noch etwas. Ale Piotr uczynił jeszcze jedną rzecz. Weißt du, was er noch tut? Czy wiesz, co on jeszcze uczynił? Er geht hinaus. On wyszedł na zewnątrz. Er wusste, dieser Ort, der war gefährlich für mich. Bo on teraz to poznał, że to miejsce, gdzie byłem, to było miejsce niebezpieczne dla mnie. Dort an dem Kohlenfeuer der Welt habe ich meinen Heiland verleugnet. Bo tam przy tym ognisku rozpalonym wśród tego świata ja zaparłem się mojego Pana. Und so ging er hinaus und weinte bitterlich. I czytamy: wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Das möchte Gott auch bei uns bewirken. To chciałby również i Bóg w nas sprawić, dass wir weggehen von den Orten, wo es gefährlich für uns ist. Abyśmy wyszli z tych miejsc, gdzie jest niebezpieczeństwo dla nas. Damit wir einen Weg in Reinheit gehen können. Po to, abyśmy mogli iść drogą naszą w czystości. Dann lesen wir in den Sprüchen auch wieder diesen Vers. Tak, również czytamy w przypowieści następny wiersz. Wodurch wird ein Jüngling seinen Weg in Reinheit wandeln? W czym zachowa młodzieniec w czystości ścieżkę swoją? Indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Przez to, jeżeli on zachowa się według słowa Twojego. Ich glaube, ich habe es falsch gesagt. Myślę, że coś tutaj błędnie to zacytowałem. Ich glaube, es
Glaube, es steht in Psalm 119. Myślę, że to jest napisane w Psalmie 119. Nicht in den Sprüchen, sondern im Psalm 119. Nie w Przypowieści Salomona, tylko w Psalmie 119. Also in Bezug auf unser persönliches Leben möchte Gott Reinheit und Trennung von dem Bösen. A więc jeśli chodzi o nasze osobiste życie, Bóg życzy sobie, aby ono było prowadzone w czystości i w oddzieleniu od złego. Und auch in der Versammlung Gottes möchte er das. Również tego samego życzy on sobie w zgromadzeniu Bożym. In 1. Korinther 5 fordert uns Gottes Wort auf: Tut den Bösen von euch selbst hinaus. W pierwszym liście do Koryntian w 5. rozdziale Bóg wzywa nas: Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. In Bezug auf das Reich gilt, lasst es beides zusammenwachsen. Jeśli chodzi o królestwo, to jest napisane: Pozwólcie obydwom rość. Wir haben nicht die Aufgabe, die Christenheit zu verbessern. Bo to nie jest naszym zadaniem, abyśmy poprawiali chrześcijaństwo. Aber in Bezug auf die Versammlung Gottes gilt: Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Ale jeśli chodzi o zgromadzenie Boże, to obowiązuje zasada: Usuńcie tego, który jest zły spośród was. Dem Haus Gottes geziemt Heiligkeit. Gdyż domowi Bożemu przynależy się świętość, albo godzi się świętość. Und das bedeutet Trennung und Absonderung von dem Bösen. A to oznacza oddzielenie i odosobnienie się od złego. Nun ist dieses Hinaustun in 1. Korinther 5 der letzte Schritt. A to oddzielenie tego złego spośród zgromadzenia pierwszego listu do Koryntian, 5. rozdział, to wiemy, że to jest ostatni krok. Dieses Hinaustun, in dem jemand ausgeschlossen wird von der Gemeinschaft am Tisch des Herrn. To jest oddzielenie kogoś ze społeczności danego zboru i od brania udziału w obchodzeniu pamiątki śmierci Pana. Es gibt verschiedene Stufen oder Formen der Zucht. Ale my wiemy, że są różnorodne stopnie wykonywania karności w zgromadzeniu. Davon lesen wir etwas in Matthäus 18. O tym czytamy trochę w Ewangelii Mateusza w 18. rozdziale. Wenn ein Bruder gegen dich sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen ihm und dir allein. Gdy jakiś brat zgrzeszy przeciwko tobie, to idź ty samotnie, osobiście i przekonaj go do tego, że on coś źle uczynił. Gott möchte, dass die Sache im kleinstmöglichen Kreis geklärt wird. Bóg sobie życzy, aby taka sprawa była w jak najmniejszym gronie załatwiana. Wenn es da nicht gelingt, dann kommt die zweite Stufe. Jeżeli nie uda ci się to, to następuje drugi stopień. Nimm noch einen oder zwei mit. Weź ze sobą jednego lub dwóch świadków. Wenn er dann nicht hört, dann sage es der Versammlung. I jeżeli wtedy nie posłucha was, to dopiero wtedy powiedz całemu zborowi. In der Versammlung in Thessalonich finden wir auch ein Beispiel. W zgromadzeniu do Thessaloniczan również znajdujemy podobny przykład. Da gab es solche, die unordentlich wandelten. Tam byli tacy, którzy nieporządnie pielgrzymowali. Ich möchte gerne in den beiden Thessalonicher Briefen auch mal verschiedene Stufen der Behandlung dieses Problems zeigen. Chciałbym teraz pokazać w tym drugim liście do Thessaloniczan te stopniowanie tych wykonywanej karności w zgromadzeniu. Das erste ist, dass Paulus in seinem Brief ihnen zeigt, wie Gott es haben möchte in Kapitel 4 Vers 11 und 12. Pierwszy stopień to jest to, że apostoł Paweł w swoim pierwszym liście, w 4 rozdziale, w 11 i 12 wierszu, chce im pokazać, co jest u nich nieprawidłowe. Er zeigt ihnen also, wie Gott möchte, dass wir wandeln. On im tutaj pokazuje, jak Bóg chciałby, abyśmy pielgrzymowali. Ehrbar oder anständig und nicht unordentlich. Godnie albo porządnie, a nie nieporządnie. Dann kommt in Kapitel 5, Vers 14 eine weitere Stufe. W 5. rozdziale, w 14. wierszu oglądamy następny stopień. Weist die Unordentlichen zurecht. Napominajcie tych, którzy są
nieporządni. Dann kommt eine Zeit bis zu dem zweiten Brief. I teraz następuje odcinek czasu aż do zdarzeń w drugim liście do Tesaloniczan. Dann kommt im dritten Kapitel des zweiten Briefes in Vers 6 eine weitere Konsequenz. I w trzecim rozdziale drugiego listu, w szóstym wierszu, oglądamy następną konsekwencję. Ein ganz persönliches Zurückziehen von jedem Bruder, der unordentlich wandelt. Jest tutaj napisane, że mamy się oddzielić, odosobnić od brata, który żyje nieporządnie. Dann in Kapitel 3, Vers 12 eine weitere Stufe. I w tym samym trzecim rozdziale, w dwunastym wierszu, następny stopień karności zgromadzenia. Ein ernstes Gebot, wir gebieten aber mit apostolischer Autorität. Tutaj czytamy bardzo poważny nakaz i napomnienie z autorytetem apostolskim. Und dann kommt in Vers 14, wenn dann immer noch nicht gehört wird. A dopiero w wierszu 14, gdy dalej jeszcze ktoś nie posłucha, die öffentliche Bezeichnung. Następuje tutaj publiczne naznaczenie. Das heißt, es wird öffentlich gesagt, das ist ein Bruder oder eine Schwester, die unordentlich wandelt. To oznacza, że należy publicznie naznaczyć tego brata, mówiąc, że ta siostra czy ten brat nieporządnie chodzi. In 1. Korinther 5 wird die ernsteste oder letzte Form der Zucht vorgestellt. A w pierwszym liście do Koryntian, w piątym rozdziale, jest pokazana ten ostatni stopień wykonywania karności w zgromadzeniu. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. Dann ist keine Gemeinschaft am Tisch des Herrn mehr möglich. Wtedy nie jest już dalej możliwa społeczność przy stole pańskim. Dann ist auch kein persönlicher Kontakt mehr möglich. Wtedy również nie jest możliwy kontakt osobisty z takim człowiekiem. Beziehungen in der Schöpfung, wie zwischen Mann und Frau und Kindern und Eltern, hören dann nicht auf. Związki, jakie istnieją w stworzeniu, czyli pomiędzy rodzicami a dziećmi, pomiędzy małżonkami, to oczywiście nie ustają. Aber wir können keinen freundschaftlichen Umgang und keine Gemeinschaft miteinander haben. Ale nie możemy już z takim człowiekiem mieć przyjaźni czy kontaktów braterskich. Diese Stellen machen uns deutlich, te miejsca nam tutaj dobitnie pokazują, welche Grundsätze in der Versammlung Gottes gelten. Jakie zasady obowiązują w zgromadzeniu Bożym? Aber in Bezug auf das Reich sagt uns der Herr Jesus hier in Matthäus 13. Ale w związku z całym tym Królestwem Bożym, to tutaj w Mateusza w 13 rozdziale czytaliśmy, dass Unkraut und Weizen nebeneinander stehen bleiben sollen. Że też i ten konkol i pszenica mają rosnąć obok siebie. Aber dann gibt dieses Gleichnis einen Ausblick auf die Zeit des Endes. Ale ten urywek również nam daje wgląd w te czasy końcowe. Und dann sagt der Jesus, dann wird unterschieden. I wtedy Pan Jezus powiedział, wtedy dopiero okaże się różnica. Er zeigt, es gibt eine Zeit der Ernte. Powiedział, że będzie taki czas żniw. Und diese Ernte, das ist nicht ein einzelner Zeitpunkt. A to żniwo, to nie jest to tylko krótki punkt czasowy, sondern es ist ein Zeitabschnitt. Ale jest to pewien urywek czasowy. Die Schnitter, die Engel, a żeńcy, którymi są aniołowie, die haben die Aufgabe, das Unkraut zusammenzubinden. Oni otrzymują to zadanie, aby związali najpierw to, co jest konkolem. Die Bösen werden zusammengeführt werden. Wszyscy, którzy są źli, będą zgromadzeni razem. Und sie werden zusammengeführt, um dann ins Verderben zu gehen. Oni będą związani, aby być wrzuceni w wieczne potępienie. Aber der Weizen, der wird in die Scheunen gesammelt.
a pszenica będzie zgromadzona do stodoły. Auch das findet nicht an einem einzelnen Augenblick statt. I to też nie będzie odbywało się tylko w krótkim punkcie czasowym, sondern dieses Sammeln des Weizens in die Scheunen hat mehrere Zeitpunkte. Ale to zbieranie tej pszenicy do spichlerzy będzie odbywało się w kilku punktach czasowych. Das wird nicht alles hier in diesem Gleichnis erklärt. Nie wszystko jest tutaj w tym podobieństwie wyjaśnione. In einem Gleichnis werden sowieso nicht alle Gedanken auf einmal entwickelt. Również w takim podobieństwie nie zawsze są wszystkie myśli od razu pokazane. Aber so wie der Herr Jesus das Gleichnis erzählt, ist Platz dafür, für diese Ereignisse. Ale tak jak Pan Jezus tutaj te zdarzenie przedstawia, to możemy to zrozumieć, że jest takie miejsce, aby te zdarzenie się odbyło. Wenn der Herr Jesus kommt zur Entrückung, bo gdy Pan Jezus przyjdzie, aby pochwycić i zabrać ze sobą wierzących, dann nimmt die Gläubigen zu sich in die Herrlichkeit. On przyjdzie po to, aby wierzących zabrać do siebie, do chwały. Da wird der Weizen gesammelt in die himmlischen Scheunen. Wtedy ta pszenica będzie zgromadzona do spichlerzy niebiańskich. Die Toten in Christus werden zuerst auferweckt. A ci, którzy zmarli w Chrystusie, oni będą najpierw z martwych zbudzeni. Dann werden die Lebenden verwandelt. A następnie ci, którzy będą żyli w tym czasie, będą na żywo przemienieni. Und miteinander werden sie zu dem Herrn Jesus gehen. I wspólnie razem wyjdą naprzeciw Pana Jezusa. Wer sind das, die Toten in Christus? Kim są ci, którzy są zmarłymi w Chrystusie? Das sind die Gläubigen aus der Zeit des Alten Testamentes und aus der Zeit des Neuen Testamentes, die schon entschlafen sind. To są wszyscy wierzący z czasów Starego Testamentu i z czasów Nowego Testamentu, którzy poprzednio zmarli, zasnęli. Das ist ein Ereignis dieser Ernte. I to zdarzenie tych żniw. Der Jesus sammelt den Weizen in die himmlischen Scheunen. To jest właśnie zbieranie tej pszenicy do tego spichlerza niebiańskiego. Wenn der Herr Jesus dann sichtbar auf diese Erde kommt, i gdy Pan Jezus w widzialny sposób przyjdzie później na tą ziemię, dann wird der Thron des Sohnes des Menschen hier auf dieser Erde sein. Wtedy ten tron Syna Człowieczego będzie na tej ziemi. Das lesen wir in Matthäus 25, Vers 31. O tym czytamy w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza w 31 wierszu. 25 rozdział, 31 wiersz. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. Da geht es um die Frage, wer geht jetzt lebend ein in dieses Reich hier auf dieser Erde? I teraz może powstać pytanie, a więc kto wejdzie do tego Królestwa Niebios żywo? Da werden alle Nationen vor ihm versammelt. Bo wszystkie narody będą przed nim zgromadzone. Und dann wird die Schafe zu seiner rechten stellen. I wtedy on owce postawi po swojej prawicy. Und sie werden eingehen lebend in dieses Reich. I to one właśnie wejdą na żywo do tego Królestwa. Sie gehören auch zu diesem Weizen und werden gesammelt in die irdischen Scheunen. Oni też należą do tej pszenicy i będą zgromadzeni do tych ziemskich spichlerzy. Sie gehen lebend ein in das Reich auf der Erde. Oni żywo wejdą do tego królestwa utworzonego na ziemi. Aber die Böcke, die stellt er zur Linken. Ale wszystkie kozły postawi po swojej lewicy. Und sie werden dann gerichtet werden. Gehen ein ins Verderben. A oni zostaną osądzeni i pójdą na wieczne potępienie. So sehen wir, wie dieses Einbringen der Ernte in verschiedenen Ereignissen geschieht. I tak widzimy, że to zbieranie tego żniwa będzie się odbywało w różnorodnych zdarzeniach. Und das Ergebnis wird uns in Vers 41 bis 43 gezeigt. I wynik tego jest nam pokazany w tych wierszach od 41 do 43 naszego 13 rozdziału Mateusza. Die Ärgernisse, die Gesetzlosigkeit tuenden, die Bösen. A więc ci, którzy czynią zgorszenia i popełniają nieprawość.
Die werden in den Feuerofen geworfen. Oni zostaną wrzuceni do pieca ognistego. Dort wird weinen und zähneknirschen sein. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ewige Pein. Wieczna męka. Aber die Gerechten, die werden leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. A sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Möchte jetzt gerne noch kurz etwas sagen zu diesen verschiedenen Begriffen für das Reich. Chciałbym krótko jeszcze teraz nawiązać do różnych określeń tego królestwa. Dieses Reich Gottes haben wir ein wenig gesehen. Te Królestwo Boże troszeczkę mogliśmy tak zobaczyć. Und es ist ein Reich. I jest to jedno królestwo. Es läuft ab in verschiedenen Phasen, das haben wir gesehen. My to stwierdziliśmy już, że ono będzie przebiegało w różnorodnych fazach. Aber es ist eben ein Reich. Ale ono jest właśnie tym jednym królestwem. Aber es wird uns auch vorgestellt in verschiedenen Begriffen. I w różnorodnych też określeniach jest przedstawiane nam. Und ich möchte nur mal vier nennen. Chciałbym tylko cztery wymienić. Einmal das Reich der Himmel. Po pierwsze Królestwo Niebios. Wir haben gesehen, dass uns da der Aspekt gezeigt wird, dass der Herrscher jetzt abwesend im Himmel ist. Tutaj pokazany jest ten aspekt, że ten panujący znajduje się w niebie. Dann wird es zweitens auch genannt das Reich des Sohnes des Menschen. Po drugie jest pokazane jako królestwo tego Syna Człowieczego. Da wird uns mehr gezeigt, wer dieser König, dieser Herrscher in diesem Reich ist. I pokazane jest kim jest ten panujący w tym królestwie. Es ist der Herr Jesus, der wahre Mensch, der Sohn des Menschen. To jest Pan Jezus, ten prawdziwy człowiek, prawdziwy Syn Człowieczy. Ihm hat Gott das ganze Gericht übertragen, weil er des Menschen Sohn ist. To jemu Bóg zostawił cały sąd, dlatego że on jest tym Synem Człowieczym. Drittens wird es auch genannt das Reich des Vaters. Po trzecie nazywane jest to królestwo królestwem Ojca. Das haben wir hier in Vers 43 gelesen. O tym czytaliśmy w tym 43. wierszu. Und da werden uns mehr die Beziehungen in diesem Reich gezeigt. I pod tym określeniem bardziej właśnie te związki w tym królestwie są pokazane. Diese Beziehungen kennen nur die Gerechten. Te związki znają tylko ci sprawiedliwi. Und es wird uns in dieser Bezeichnung auch mehr die himmlische Ebene dieses Reiches gezeigt. I w tym względzie bardziej ta płaszczyzna niebiańska jest pokazana. Wenn der Herr Jesus die Seinen zu sich genommen haben wird, gdy Pan Jezus już zabierze do siebie wszystkich, którzy są Jego własnością, und er dann kommt, um sichtbar zu erscheinen, i gdy On później przyjdzie, aby w widzialny sposób dla mieszkańców ziemi tutaj się ukazać, dann kommt er nicht alleine, sondern die Gläubigen kommen mit ihm. To wiemy, że on nie przyjdzie tutaj samotnie, ale przyjdą razem z nim wszyscy wierzący. Aber wir werden nicht zurückkommen bis auf die Erde. Ale my nie powrócimy tutaj z powrotem na tą ziemię. Die Füße des Herrn Jesus, die werden auf dem Ölberg stehen. Stopy Pana Jezusa, one staną na Górze Oliwnej. Aber in Offenbarung 21 sieht der Johannes diese Stadt Jerusalem vom Himmel herniederkommen. Ale w objawieniu Jan widzi to miasto Jerozolimy wstępujące z nieba, aber nicht bis auf die Erde. Ale nie dosięgające tutaj do ziemi, dochodzące do ziemi. Hier auf dieser Erde gibt es das Jerusalem auf der Erde. Bo tutaj na tej ziemi będzie przecież to miasto Jerozolima. Wo der Tempel steht. Tam, gdzie będzie stała świątynia. Wo wieder der Opferdienst gebracht werden wird. Tam, gdzie znowu zostanie wprowadzona służba ofiarnicza ofiar. Das ist die irdische Ebene dieses Reiches. To miasto stanowi tą płaszczyznę ziemską tego królestwa. Aber es gibt auch die himmlische Ebene in diesem Reich. Ale również też jest i ten poziom, czy ta płaszczyzna niebiańska tego królestwa. Und das ist dieses Jerusalem in Offenbarung 21, ab Vers 9.
I na to właśnie wskazuje te Jeruzalem w objawieniu 21 rozdziale od wiersza 9. Wenn das Reich gezeigt wird als das Reich ihres Vaters, tam gdzie jest pokazane to królestwo jako królestwo jego ojca, dann wird mehr die himmlische Ebene gezeigt. To bardziej chodzi o pokazanie tej niebiańskiej płaszczyzny. Da wo diese Beziehungen gekannt und genossen werden. Tam, w tym miejscu, w którym są znane te związki i gdzie korzysta się i cieszy się z tych związków. Und wenn das Reich als Reich des Sohnes des Menschen gezeigt wird, a gdy to królestwo jest pokazane jako królestwo Syna Człowieczego, dann wird mehr die irdische Ebene gezeigt. To bardziej jest podkreślona ta płaszczyzna ziemska tego królestwa. Es ist jetzt ein Nebengedanke. Teraz taka poboczna myśl. Aber es bewegt uns schon, Abraham wusste um diese himmlische Ebene dieses Reiches. Ale możemy być tym wzruszeni, że już Abraham znał tą niebiańską płaszczyznę, czy ten poziom niebiański tego królestwa przyszłego. Was erwartete Abraham in Hebräer 11? Jak czytamy w Hebrajczyków w 11 rozdziale, czego oczekiwał Abraham? Er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat. On oczekiwał miasta, które ma podstawy, deren Schöpfer und Baumeister Gott ist. Którego stwórcą i budowniczym jest sam Bóg. Er kannte schon etwas von der himmlischen Ebene dieses Reiches. On poznał coś z tej niebiańskiej płaszczyzny tego królestwa. Die vierte Bezeichnung, die ich zeigen möchte, a czwarte określenie, które chciałbym pokazać, das die übergeordnete Bezeichnung, jest to określenie, które stoi nad wszystkimi pozostałymi określeniami. Es ist das Reich Gottes, a więc jest to te Królestwo Boże. Und das sehen wir, wem es gehört. I widzimy tutaj, do kogo ono należy. Da sehen wir etwas von dem Ursprung und dem Ende dieses Reiches. Widzimy tutaj cośkolwiek z tego początku, jak również i z końca tego królestwa. Es ist das Reich Gottes, in dem dem Herrn Jesus die Herrschaft gegeben hat. To jest to Królestwo Boże, w którym to Panu Jezusowi jest oddane panowanie nad Nim. Auch in diesem Reich ist es Gottes großes Ziel, den Herrn Jesus groß zu machen. W tym właśnie Królestwie Bożym wielkim celem jest pokazać wielkość Pana Jezusa. So haben wir in diesem Gleichnis vom Unkraut im Acker. I tak możemy widzieć w tym podobieństwie o tym konkolu zasianym na roli. Einen Blick tun dürfen bis zur Zeit des Endes in diesem Reich. Mogliśmy też i spojrzeć aż na czasy końcowe istnienia tego królestwa. Wir haben das eigentliche Gleichnis in Vers 24 bis Vers 30. I samo to podobieństwo mamy od 24 do 30 wiersza. Und wir haben die Erklärung dazu in Vers 36 bis Vers 43. Ale wyjaśnienie tego znajdujemy w wierszach od 36 do 43. Jetzt folgen in Vers 31 bis Vers 33 noch zwei weitere Gleichnisse. A w tych wierszach od 31 do 33 zapisane są następne dwa podobieństwa. Und in diese beiden Gleichnisse, die gehören zusammen. Te podobieństwa dwa, one są ze sobą tutaj połączone. Und das eine zeigt uns mehr die äußere Entwicklung in diesem Reich. Jedno z nich pokazuje ten rozwój zewnętrzny tego królestwa. Das ist das Gleichnis vom Senfkorn. To jest to podobieństwo dotyczące o tym ziarnku gorczycznym. Und das andere zeigt uns mehr die innere Entwicklung. A drugie podobieństwo pokazuje nam rozwój wewnętrzny tego królestwa. Das ist das Gleichnis vom Sauerteig. A to mowa jest o tym podobieństwie, o tym kwasie. Albo zaczynie kwaśnym. In beiden Gleichnissen wird uns eine Entwicklung gezeigt. W dwóch tych podobieństwach pokazane jest rozwój tych wypadków. Im ersten Gleichnis ist es eine Entwicklung vom Senfkorn bis zu einem großen Baum. W pierwszym podobieństwie oglądamy rozwój tego ziarnka gorczycznego, które rozwija się aż do kształtu drzewa. Im zweiten Gleichnis ist es eine Entwicklung von einem Teig aus drei Maß Mehl. W drugim podobieństwie oglądamy właśnie te ciasto uczynione z trzech miar mąki.
in den dann Sauerteig hineinkommt und der ganze Teig durchsäuert wird. Do którego został dodany zakwas i ten kwas zakwasza całe ciasto. Als das Reich der Himmel begann, da war es wie ein Senfkorn. Gdy to królestwo niebios się rozpoczęło, to było ono jako te ziarnko gorczyczne. Wir haben heute Abend gesehen, wann dieses Reich begann. Dzisiaj wieczorem żeśmy to już oglądali, kiedy się ono rozpoczęło. Es begann, als der Herr Jesus hier auf dieser Erde war. Mówiliśmy o tym, wtedy się rozpoczęło, gdy Pan Jezus był na tej ziemi. Das Besondere an dem Senfkorn ist, dass es kleiner ist als alle Samenkörner. Szczególną rzeczą w przypadku tego ziarnka gorczycznego jest to, że jest najmniejszym ze wszystkich nasion. Da sehen wir etwas, wie der Herr Jesus hier auf diese Erde kam. W tym widzimy zobrazowanego Pana Jezusa, w jakim stanie On przyszedł na tą ziemię. Er kam in Niedrigkeit. On przyszedł w wielkim uniżeniu. Er kam in Demut. On przyszedł w wielkiej pokorze. Er kam nicht mit Macht und mit äußerer Größe. On nie przyszedł z mocą i z zewnętrzną wielkością. Nein, er hat sich selbst zu nichts gemacht. Nie, on samego siebie uczynił niczym. Er hat Knechtsgestalt angenommen. On przyjął postać sługi. Da kommen, als der Herr Jesus auf diese Erde kommt, Engel. Gdy Pan Jezus był na tej ziemi, przyszli aniołowie. Sie sagen, Herrlichkeit Gott in der Höhe. I oni ogłaszali tą chwałę Bożą na wysokościach. Frieden auf Erden. A pokój na tej ziemi. An den Menschen ein Wohlgefallen. A w ludziach upodobanie. Das wird in Erfüllung gehen im tausendjährigen Reich. In diesem Reich, da geht es in Erfüllung. W tym królestwie tysiącletnim to się wypełni. Aber was sagen Sie? Dies sei euch das Zeichen. A co jeszcze do tego dopowiedzieli? To wam będzie znakiem. Was würden wir erwarten als Zeichen für Herrlichkeit Gott in der Höhe? Jaki byśmy oczekiwali jaką oznakę tej chwały Bożej na wysokościach? Das Zeichen ist ein Kind in der Krippe. Tym znakiem było to dzieciątko leżące w żłobie. So sehr hat der Herr Jesus sich erniedrigt. Tak bardzo Pan Jezus samego siebie poniżył. So ist er in Niedrigkeit und Demut gekommen. I on właśnie w tej w tym uniżeniu i w tej pokorze przyszedł. Er nahm es auf sich, dass man in der Herberge keinen Platz für ihn hatte. On to przyjął na siebie, że dla niego nie było miejsca w gospodzie. Er nahm es auf sich, in eine Krippe für die Tiere gelegt zu werden. On przyjął to na siebie, że pozwolił, aby go położono w tym żłobie, z którego karmiono zwierzęta. Dann ist er über diese Erde gegangen. A następnie on przeszedł przez tą ziemię. Er hat gearbeitet als Zimmermann. I pracował jako cieśla. Dem alles gehört. Ten, do którego wszystko należało. Er hat gearbeitet. On pracował. Er hat Mühe auf sich gewendet, auf sich genommen. On poddał się wszystkim trudom, um damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aby w ten sposób zarobić na utrzymanie swojego życia. Wenn es darum ging, die Tempelsteuer zu bezahlen. A gdy chodziło o to, aby zapłacić podatek świątynny, da konnte er nicht in die Tasche greifen und ein Geldstück rausnehmen. To nie był w stanie sięgnąć do kieszeni i wyciągnąć monetę. Da schickte er seinen Jünger einen Fisch zu angeln. On wtedy posłał swojego ucznia, aby złowił rybę na wędkę. Und da sollte er dieses Geldstück finden. I tam w tej rybie miał znaleźć odpowiednią monetę. So war der Herr Jesus hier auf dieser Erde in Niedrigkeit. Takim był Pan Jezus tu na tej ziemi w uniżeniu. So nahm das Reich der Himmel seinen Anfang. W taki sposób te królestwo niebios rozpoczęło się. Und wie hat es sich entwickelt? A w jaki sposób się rozwinęło? Es ist zu einem großen Baum geworden. Czytaliśmy, że stało się dużym drzewem.
Möchte mal einen Vers lesen aus Daniel 4. Chciałbym jeszcze jeden wiersz przeczytać z Księgi Daniela, z 4 rozdziału. Da wird uns erklärt, wofür ein solcher großer Baum steht. I tutaj jest wyjaśnione, co reprezentuje, kogo przedstawia takie duże drzewo. In Daniel 4, Vers 17. W 4 rozdziale, w 17 wierszu czytamy. Vers 17 und den ersten Satz von Vers 19. Der Baum, den du gesehen hast, und dann Vers 19, das bist du, o König. Daniel 4, da ist ein anderer Vers. Also der Baum, den du gesehen hast, der groß und stark wurde. 17 wiersz, początek tego wiersza z 4 rozdziału. Drzewo, które widziałeś, które rosło i było potężne. Vers 19, das bist du, o König, der du groß und stark geworden bist. 19 wiersz, to jesteś ty, królu, rosłeś i stałeś się potężny. Dieser Baum, der spricht also von Größe. A więc to drzewo obrazowo wskazuje na wielkość. Dieses Reich des Königs in Daniel 4, das war groß über die ganze Erde. To drzewo zobrazowane w Daniela w 4 rozdziale było największym z drzew na całej ziemi. Davon spricht dieser Baum. Na to właśnie wskazuje obrazowo to drzewo. Das, was also so klein begonnen hat in Niedrigkeit und Demut. A więc ta rzecz, która rozpoczęła się tak mała w tym uniżeniu i w pokorze. Das hat sich entwickelt zu einem System äußerer Größe. Ta rzecz rozwinęła się w system, który posiada nadzwyczajną wielkość. Das war nicht Gottes Gedanken. Ale to nie było zgodne z Bożymi myślami. Aber so hat sich auch die Christenheit entwickelt. Ale w taki sposób się chrześcijaństwo rozwinęło. Man hat große prunkvolle Gotteshäuser und Kirchen gebaut. Wybudowano wspaniałe kościoły, świątynie Boże. Man hat Wert gelegt auf äußeren Prunk und äußere Größe. Bardzo kładziono na to nacisk i doceniano tą zewnętrzną wielkość i wspaniałość i przepych. Die Kirche ist zu einer Macht geworden auf dieser Erde. A cały Kościół stał się wielką potęgą na tej ziemi. Man hat Einfluss genommen auf die Politik. I ten Kościół wywiera wpływ na politykę. Darum ging es um Macht und Größe und Einfluss. O to właśnie chodzi, żeby mieć wielkość i potęgę i wpływy. Das sind nicht die Gedanken Gottes. Ale nie są takimi myśli Boże. Das ist auch nicht das, was der Herr Jesus vorgemacht hat. I to nie jest też to, co Pan Jezus nam samym sobą zobrazował. Was ist das Ergebnis? A jaki jest tego wynik? Die Vögel des Himmels kommen und lassen sich nieder in den Zweigen dieses Baumes. Ptaki niebieskie przylatują i gnieżdżą się w gałęziach tego drzewa. 32 wiersz, 13 rozdział. In Offenbarung 18 wird uns erklärt, wofür diese Vögel stehen. A w Objawieniu w 18 rozdziale jest nam pokazane, co reprezentuje właśnie to określenie ptaki niebios. Da steht von unreinen und gehassten Vögeln am Ende von Offenbarung 18, Vers 2. Na koniec tej Księgi Objawienia, w 18 rozdziale, w 2 wierszu, czytamy o tym, że te ptaki są zobrazowaniem ducha nieczystego i wstrętnego. Unreinigkeiten. Wskazują na nieczystości. Schmutzige Dinge, Böses. Wskazują na brudne rzeczy, na złe rzeczy. Das hat Platz gefunden in diesem großen System. To właśnie znalazło swoje miejsce oparcia w tym wielkim systemie. Wenn man nach äußerer Größe strebt, bo gdy się dąży do tej zewnętrznej wielkości, dann kommt schnell Unreinheit und Böses hinein. Bardzo szybko wtedy pojawia się nieczystość i zło. Wozu fordert Gottes Wort uns, die Gläubigen, auf? A do czego Słowo Boże nas, wierzących, teraz wzywa? Möchte mal ein oder zwei Verse lesen, Römer 12. I w tym celu przeczytajmy kilka wierszy z listu do Rzymian, z 12 rozdziału.
Römer 12, Vers 16. 16 wiersz, Rzymian 12, rozdział 16 wiersz. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Haltet euch zu den Niedrigen. Skłaniajcie się do tych, co są uniżeni. Wen hat Gott auserwählt? Kogo Bóg wybrał? Die großen in dieser Welt. Czy wielkich z tego świata? 1. Korinther 1, Vers 26. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 26 wiersz. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 26 wiersz. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Da geht es weiter, das Törichte dieser Welt hat Gott auserwählt. Ale dalej tutaj następny wiersz wskazuje na to, że to, co u tego świata jest głupiego, to Bóg wybrał. Und Vers 31 sehen wir, wer sich rühmt, rühme sich des Herrn. A wiersz 31 pokazuje, że kto się chce chlubić, to niech się chlubi w Panu. Sind wir bereit, auch niedrig gesinnt zu sein? Czy my jesteśmy wszyscy gotowi, aby być nisko usposobionymi? Oder streben wir nach äußerer Größe? Albo może my dążymy za tą zewnętrzną wielkością? Der Mensch, der schaut auf äußere Größe. Człowiek patrzy chętnie na tą zewnętrzną wielkość. Und dann hat einen König ausgesucht. I ten człowiek wybrał sobie pewnego króla. Den Saul. Saula. Der war ein Kopf größer als alle. Który był o głowę wyższy niż wszyscy z jego ludu. Aber er war kein gottesfürchtiger Mann. Ale nie był to mąż bogobojny. Und er hat keinen Segen für Israel gebracht. I on również nie ściągnął dla Izraela błogosławieństwa. Aber dann hat Gott seinen König ausgesucht. Ale Bóg wyszukał sobie swojego własnego króla. Nicht den ältesten Sohn. Nie najstarszego syna. Auch nicht den zweiten. Nawet nie drugiego z rzędu. Auch nicht den dritten. Nawet nie trzeciego. Da waren sie alle sieben vorbeigegangen. Ach, nawet siedmiu przeszło obok. Und der Mann nach dem Herzen Gottes war immer noch nicht dabei gewesen. I wśród tych siedmiu Bóg nie znalazł tego męża, który był według myśli Bożych. Ist denn keiner mehr da? Czy już nie ma więcej synów twoich? Da kommt das Urteil der Menschen. Noch ist der Jüngste übrig. I wtedy słyszymy tą ocenę z ust człowieka. Ach, jeszcze najmłodszy jest. Aber das war der Mann, den Gott auserwählt hat. Ale to był właśnie mąż, którego Bóg wybrał. Und er hat Segen Gottes für Israel gebracht. A on właśnie sprowadził błogosławieństwo Boże dla Izraela. Auch in der Versammlung wollen wir nicht nach äußerer Größe streben. Również i w zgromadzeniu Bożym nie zdążajmy do zewnętrznej wielkości. Es geht uns doch darum, dass der Herr Jesus in der Mitte ist. Bo przecież chodzi o to, że to Pan Jezus jest pośród nas. Und was sagt uns der Prophet Jesaja? A co prorok Izajasz napisał? Ich wohne bei dem, der zerschlagenen Geistes ist. Ja mieszkam wśród tych, którzy są skruszonego serca. Bei denen, die in niedrig Gesinntheit und Demut den Weg gehen möchten. Wśród tych, którzy są nisko usposobionymi i w pokorze swoją drogą chcą iść. Dann kommt noch das letzte Gleichnis für heute. I teraz przejdźmy do ostatniego podobieństwa dzisiaj rozważanego. Es wird uns ein ganz einfaches Bild aus dem natürlichen Leben gezeigt. Tutaj zobrazowane jest bardzo zwyczajne zdarzenie z naszego codziennego życia. Eine Frau nimmt einen Teig mit drei Maß Mehl. Pewna niewiasta bierze ciasto rozczynione z trzech miar mąki. So begann es als eine reine, geheiligte Masse. A więc rozpoczyna tutaj od czystej i świętej masy tego zaczynu.
so wie zum Beispiel bei dem Speisopfer ungesäuertes Brot da sein sollte. Tak jak na przykład wiemy, że w przypadku tej ofiary z pokarmów miał być wzięty niekwaszony chleb. Wie im Anschluss an das Passafest, das Fest der ungesäuerten Brote gefeiert werden sollte. Tak jak w przypadku też i Paschy miał być wzięty ten chleb niekwaszony. Aber dann kam Sauerteig in diese Masse. Ale tu czytamy, że do tego ciasta miał być dodany kwas. Sauerteig ist in der Bibel ein Bild von der wirksamen Kraft der Sünde. Ten kwas jest obrazem w Biblii na skuteczne działanie grzechu. Die, wenn sie nicht weggetan, wenn sie nicht gerichtet wird, immer weiter um sich greift. Ten grzech, jeżeli nie zostanie osądzony, to ten będzie się rozszerzał i wokoło siebie coraz dalej się rozprzestrzeniał. Wir haben eben an David gedacht. Poprzednio już wspomnieliśmy o Dawidzie. Da war es auch so. W jego przypadku też tak było. Ein böser Blick auf Bathsheba. Złe spojrzenie na Batszebę. Und an die Sünde nicht gerichtet. Ten grzech nie został osądzony. Er ließ sie kommen. I nastąpił następny, bo kazał jej przyjść do siebie. Dann folgt Ehebruch. I tak rozpoczęło się cudzołóstwo. Dann folgt Lüge und Betrug. Potem nastąpiło kłamstwo i oszustwo. Dann folgt Mord. A potem nastąpił mord. Mord an Uria. Zamordowany został Uriasz. Ist auch in unserem Leben so? Czy tak wygląda w naszym życiu? Wenn wir nicht im Selbstgericht wegtun, was böse ist. Jeżeli my nie osądzimy samego siebie i nie odrzucimy tego, co jest złe, dann wird es immer weiter um sich greifen. Wtedy to zło będzie się wokoło nas coraz dalej rozprzestrzeniało. Der Sauerteig muss gebacken werden, dann kommt er zum Stillstand. Ten kwas musi być upieczony w tym cieście, dopiero wtedy zakończy się jego działanie. Wir müssen das Böse zum Kreuz des Herrn Jesus bringen, wo er gerichtet wurde. My musimy to zło przynieść do krzyża Pana Jezusa, na którym on był sądzony. Es ihm bekennen. Musimy mu wyznać. Dann kann es weggetan werden. Dopiero wtedy może być usunięte. Der Sauerteig ist aber auch ein Bild von böser Lehre. Ten kwas również jest też obrazem na złą naukę. In Kapitel 16, Vers 6. W 16 rozdziale, w 6 wierszu czytamy. Da sagt der Herr Jesus: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Pan Jezus powiedział tutaj: Miejcie się na baczności i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Und in Vers 12 wird es erklärt, sie sollten sich hüten vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. A w 12 wierszu jest od razu wyjaśnione, że oni mieli się wystrzegać nauki faryzeuszów i saduceuszów. Das ist also dieser Sauerteig, böse Lehre. A więc tutaj jest ten kwas chlebowy, ta zła nauka. Und das hat dieses Reich durchzogen. I ten kwas, on przeniknął całe królestwo. Am Anfang, da hielt man treu an Gottes Wort fest. Na początku wiernie się trzymano Słowa Bożego. Aber dann kamen andere Dinge hinzu. Ale niestety zostały dodane inne rzeczy. Fremde Lehre, böse Lehre. Złe i obce nauki. Und jetzt? A teraz? Da ist das Ganze gekennzeichnet von dieser falschen und bösen Lehre. Całość charakteryzuje się tą złą i błędną nauką. Gottes Wort wird nicht mehr als Gottes Wort angenommen. Słowo Boże nie jest już przyjmowane za Słowo Boże. Man sagt, das war für die frühere Zeit. Mówi się, że ono jest napisane dla tych, co żyli dawniej. Man glaubt nicht mehr an die wörtliche Inspiration der Bibel. Nie wierzy się już w dosłowną inspirację Biblii. Stattdessen sind böse Lehren überall zu finden. Zamiast tego można znaleźć wszędzie różnorodne złe nauki. Für uns der Ansporn, halte fest das Bild gesunder Worte. A dla nas jest podana zachęta, trzymaj się obrazu zdrowych słów. Bewahre das schöne anvertraute Gut. Zachowuj to piękne, powierzone Tobie dobro. Gottes Wort lesen und hören.
Słowo Boże należy czytać i słuchać, und es auch tun. Ale również i wykonywać je. Das ist der Appell, der darin für uns liegt. Taki apel w tym jest dla nas zawarty. So haben wir gesehen die äußere Entwicklung vom Senfkorn zum großen Baum. Widzieliśmy ten zewnętrzny rozwój od tego ziarnka gorczycznego do dużego drzewa. Wir haben für uns die Lektion mitgenommen, niedrig gesinnt und demütig zu sein. Weźmy ze sobą tą lekcję, abyśmy byli usposobieni i skłaniali się ku niskim i pokornym. Wir haben die innere Entwicklung gesehen, bis es ganz durchsäuert war mit böser Lehre. Widzieliśmy również też i wewnętrzny rozwój, to znaczy te przeniknięcie przez ten kwas, czyli złej nauki od wewnątrz. Und wir nehmen für uns mit, wirklich treu zu bewahren, was Gott uns in seinem Wort gesagt hat. I weźmy sobie to postanowienie do serca, żeby wiernie zachowywać to, co uczy nas Słowo Boże. Wir lesen weiter aus dem Matthäus-Evangelium aus Kapitel 13. Przeczytajmy z Ewangelii Mateusza z 13 rozdziału. Vers 44 bis Vers 52. Od 44 do 52 wiersza. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, od 44 do 52 wiersza. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje oną rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do sieci zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju, którą gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg, a usiadłszy, dobre wybrali do naczyń, a złe wyrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec ognisty. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do gospodarza, który dobywa ze swego skarbca nowe i stare rzeczy. Wir haben uns gestern ein wenig mit dem Reich der Himmel beschäftigt. Wczoraj troszeczkę mogliśmy się już zajmować Królestwem Niebios. Wir haben gesehen, dass es überall da ist, wo der im Himmel weilende Herr Jesus, der König dieses Reiches, Einfluss ausübt. I stwierdziliśmy, że to Królestwo Niebios wszędzie istnieje tam, gdzie ten obecnie przebywający król w niebie może oddziaływać przez swoje wpływy. Wir haben gesehen im Gleichnis vom Unkraut, dass in diesem Reich Bekenner ohne Leben aus Gott sind. I na podstawie tego podobieństwa o konkolu widzieliśmy, że w tym królestwie mogą znaleźć się wyznawcy, którzy nie posiadają życia z Boga. Und auch solche, die sich zu dem Herrn Jesus bekennen und wirklich Leben aus Gott haben. I również tacy, którzy rzeczywiście do Pana Jezusa się przyznają i mają życie z Boga. Die einen nennt der Herr Jesus die Söhne des Bösen. Tych pierwszych Pan Jezus nazywa synów zła. Die anderen nennt er die Söhne des Reiches. A drugich nazywa synów Królestwa. Die also ein wirkliches Anrecht haben an diesem Reich. I to są ci, którzy mają właściwie to prawo do tego Królestwa. Der Herr Jesus sagt, sie sollen bleiben beide bis zur Zeit der Ernte. Pan Jezus powiedział, że oni wspólnie mają dalej trwać aż do czasu żniw. Und dann wird er unterscheiden. I wtedy dopiero on dokona rozróżnienia. Die einen, die Söhne des Reiches, sammelt er in seine Scheunen.
tych jednych synów królestwa, on ich zgromadzi do swoich spichlerzy. Die anderen, die Söhne des Bösen, gehen ins ewige Verderben. A drudzy, synowie złego, pójdą na wieczne potępienie. Dann haben wir gesehen, wie der Herr Jesus im Gleichnis vom Senfkorn und vom Sauerteig die äußere Entwicklung in diesem Reich zeigt. Również i widzieliśmy na podstawie podobieństwa o ziarnku gorczycznym i o tym kwasie, który zakwasza ciasto chlebowe, o tym zewnętrznym przebiegu tych rzeczy w tym Królestwie Niebios. Und wir haben auch gesehen, dass in diesem Reich böse Lehre um sich greift. I również stwierdziliśmy, że i w tym Królestwie rozprzestrzenia się i również zła nauka. So viel hatte der Herr Jesus draußen in der Öffentlichkeit gesagt. Tyle Pan Jezus opowiedział na zewnątrz, publicznie. Dann ist er in Vers 36 in das Haus gegangen. A następnie czytaliśmy w wierszu 36, że on poszedł do domu. Und im Haus spricht er jetzt zu seinen Jüngern. I w tym domu on teraz przemawia dalej do swoich uczniów. Und jetzt zeigt er ihnen die Seite des Ratschlusses Gottes in diesem Reich. I teraz on zaczyna im pokazywać tą stronę postanowień Bożych dotyczących tego królestwa. Jetzt zeigt er ihnen eine innere Seite, von der er draußen nicht gesprochen hatte. I teraz zaczyna pokazywać tą wewnętrzną stronę tego królestwa, o której on publicznie na zewnątrz nie opowiadał. Dazu möchte ich einen Vers lesen aus Psalm 25. I w tym celu też przeczytamy jeden wiersz z Psalmu 25. Vers 14. Das Geheimnis des Herrn ist für die, die ihn fürchten. 14. wiersz. Przeczytam tak, jak jest w tłumaczeniu niemieckim. Tajemnica Pana jest dla tych, którzy się Go boją. 25. psalm, 14. wiersz. Ich finde das so schön, da sieht der Heiland solche, die Interesse haben für seine Gedanken. Tutaj Pan widzi właśnie wszystkich tych, którzy są zainteresowani poznawaniem Jego myśli. Da sieht er solche, die ihn fürchten und die seinen Willen tun wollen. Widzi tych, którzy się Go boją i chcą wykonywać Jego wolę. Und ihnen zeigt er jetzt seine Gedanken, die innere Seite in diesem Reich. I teraz to im chce pokazywać swoje myśli, tą wewnętrzną część tego królestwa. Und noch etwas zeigt er ihnen. I jeszcze jedną rzecz im pokazuje. Bisher hatte er die Entwicklung, die Fakten dargestellt, die Tatsachen. Dotychczas on przedstawiał rozwój wypadków i to, co w rzeczywistości się działo. Aber im Haus offenbart er auch etwas von seinen Empfindungen. Ale będąc teraz w domu, uczniom swoim objawia też również swoje własne uczucia. Da spricht er auf einmal von der Freude, die er selbst hat über den Schatz im Acker. Nagle zaczyna mówić o tej radości, którą on sam posiada, gdy znajduje ten skarb ukryty w roli. Willst du auch die Geheimnisse des Herrn, seine Gedanken und seine Empfindungen verstehen und kennen? Czy i ty chciałbyś poznać tajemnice Pana, jego myśli, jego uczucia, zrozumieć? Dann halte dich nahe bei dem Herrn Jesus auf. Jeśli tak, to przebywaj w bliskości Pana Jezusa. Im Haus teilt der Herr Jesus das mit. Tam w tym domu Pan Jezus właśnie to wszystko przekazywał. Da, wo er Gemeinschaft hat mit seinen Jüngern. Tam, w tym miejscu, gdzie miał społeczność ze swoimi uczniami. Kennst du in deinem persönlichen Leben diese Augenblicke, wo du Gemeinschaft hast mit deinem Herrn? Czy ty ze swojego życia znasz takie chwile, w których ty masz osobistą społeczność z twoim Panem? Wo du noch ganz in Ruhe die Bibel aufschlagen und lesen kannst? Gdy ty możesz całkowicie w spokoju zasiąść i otworzyć twoją Biblię i czytać w niej. Dann will der Herr Jesus dir dann seine Gedanken mitteilen. Tam w tej Biblii Pan chce tobie swoje myśli przekazywać. Kennen wir in unseren Familien noch solche Augenblicke, wo wir gemeinsam die Bibel aufschlagen? Czy my również w naszej rodzinie znamy te chwile,
Czy one się pojawiają, że wspólnie otwieramy Biblię? Wo wir uns treffen, vielleicht nach einer Mahlzeit oder sonst? Gdy my spotykamy się razem, aby ją czytać, może po jakimś posiłku lub w innej okoliczności. Wo wir mit den Kindern zusammen sind und die Bibel aufschlagen und lesen. Gdy jesteśmy zebrani razem z dziećmi i otwieramy Biblię, aby w niej czytać. Oder haben wir dafür gar keine Zeit mehr? Albo może już na to nie mamy w ogóle czasu. Wenn wir es tun, dann wird der Herr Jesus uns auch dann seine Gedanken mitteilen. Gdy to będziemy czynili, to i Pan Jezus w tych chwilach będzie nam przekazywał swoje myśli. So ist er also jetzt hier mit den Jüngern zusammen. I tak teraz go oglądamy razem z uczniami. Und zeigt ihnen in diesem Reich eine innere Seite des Ratschlusses Gottes. I on w tym Królestwie Niebios pokazuje im te wewnętrzne myśli dotyczące postanowień Bożych. Das Reich der Himmel ist gleich einem im Acker verborgenen Schatz. Te Królestwo Niebios jest właśnie podobne do skarbu ukrytego w roli. Dieser Acker ist die Welt, das haben wir vorher gelernt. Już wcześniej nauczyliśmy się, że tą rolą jest właśnie świat. Und in diesem Acker verborgen liegt ein Schatz. I w tej roli ukryty leży, czy znajduje się skarb. Unsere Väter und Großväter haben im Krieg auch oft einen Schatz im Garten vergraben. Nasi ojcowie, albo może nasi dziadkowie w okolicznościach wojennych bardzo często zakopywali w swoich ogrodach skarby. Wenn die Soldaten kamen, haben sie schnell die wertvollsten Sachen zusammengenommen und im Garten vergraben. Bo gdy widzieli, że nadciągają wojska, to te najważniejsze, najkosztowniejsze rzeczy szybko z domu zabierali i zakopywali w swoim ogrodzie. So haben es die Menschen damals auch gemacht. I w tamtych czasach też tak ludzie czynili. Und dieses Bild, das greift der Herr Jesus auf und spricht dieses Gleichnis. I właśnie nawiązując do tego obrazu, Pan Jezus zaczyna mówić to podobieństwo. Der Acker ist also die Welt. Was ist nun der Schatz? Więc tą rolą jest świat. A czym jest ten skarb? Dieser Schatz ist die Versammlung Gottes. Tym skarbem jest zgromadzenie Boże. Das sind alle Gläubigen von Pfingsten bis zur Entrückung. Tutaj widzimy wszystkich wierzących od Dnia Zielonych Świąt aż do Dnia Pochwycenia i Zabrania ze Ziemi. Sie gehören zu dieser Versammlung. Oni wszyscy należą do tego zgromadzenia. Nicht nur die Gläubigen, die sonntags hier in diesem Raum zusammenkommen. Nie tylko ci wierzący, którzy w najbliższą niedzielę w tym pomieszczeniu się zgromadzą. Nicht nur die Gläubigen, die in Siegen zusammenkommen. Nie tylko ci wierzący, którzy w Siegen się zgromadzą. Diese Versammlung besteht aus allen wahren Gläubigen. To zgromadzenie składa się ze wszystkich prawdziwych wierzących. Und diesen Schatz, den hat der Herr Jesus gesehen. I ten skarb Pan Jezus już wtedy widział. Als der Herr Jesus auf diese Erde kam, da gab es die Versammlung noch nicht. Gdy Pan Jezus przyszedł na tą ziemię, to nie było jeszcze zgromadzenia. Die Geburtsstunde der Versammlung wird uns in Apostelgeschichte 2 beschrieben. Ta godzina narodzenia się zgromadzenia opisana jest w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. Da kam der Heilige Geist auf diese Erde und hat die Gläubigen in einem Geist zu einem Leib getauft. Wtedy przyszedł na ziemię Bóg, Duch Święty, i wszystkich wierzących w tym jednym duchu ochrzcił w jedno ciało. Das war die Geburtsstunde der Versammlung. To była godzina narodzenia się zgromadzenia. Aber im Ratschluss Gottes bestand sie schon von Ewigkeit her. Ale już w postanowieniu Bożym to zgromadzenie istniało od przeszłej wieczności. Das lesen wir in Epheser 3. O tym możemy przeczytać w liście do Efezjan w trzecim rozdziale. In Vers 9. W dziewiątym wierszu. Die Verwaltung des Geheimnisses, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott. Trzeci rozdział listu do Efezjan, dziewiąty wiersz. I abym na światło wywiódł tajemny plan ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył. Dieses Geheimnis in Epheser 3 ist Christus und die Versammlung.
Tą tajemnicą w tym liście do Efezjan w 3 rozdziale, w 9 wierszu jest Chrystus i Jego zgromadzenie. Und im Ratschluss Gottes bestand sie von Ewigkeit her. I już w postanowieniu Bożym to zgromadzenie istniało od wieczności. So war dieser Schatz verborgen im Acker. I tak w ten sposób ten skarb leżał ukryty w roli. In dieser Welt kannte Gott diejenigen, die zu dieser Versammlung gehören würden. Już w tym świecie Bóg znał tych wierzących, którzy będą należeli kiedyś do Jego zgromadzenia. Und dann kam der Herr Jesus, dieser Mensch, und fand den Schatz. I wtedy przyszedł Pan Jezus, człowiek, i on znalazł ten skarb. Und dann steht hier, er hat den Schatz gefunden und verborgen. I tu czytaliśmy w tym podobieństwie, że on znalazł ten skarb, ale ukrył go z powrotem. Dieser Mensch hat den Schatz nicht einfach mitgenommen. Ten człowiek nie zabrał tego skarbu po prostu tak ze sobą. Er hat diesen Schatz im Acker verborgen. Z powrotem ukrył w tej roli. Und dann den ganzen Acker gekauft. A następnie całą tą rolę kupił. Und jetzt gehörte ihm der Acker und damit auch der Schatz. I w ten sposób teraz do niego należy zarówno rola, jak również i w niej znajdujący się skarb. Auch heute noch ist die Versammlung dieser Schatz verborgen im Acker. I dzisiaj dalej jeszcze zgromadzenie jest tym skarbem ukrytym w roli. Diejenigen, die zu dieser Versammlung gehören, sind noch in der Welt. Bo ci, którzy należą do tego zgromadzenia, oni jeszcze są w tym świecie. Sie gehören nicht dazu, sie gehören zum Himmel. Oni wprawdzie nie należą do tego świata, gdyż należą do nieba. Aber sie sind noch in der Welt. Ale jeszcze przebywają w tym świecie. So wie dieser Schatz noch im Acker verborgen gezeigt wird. Tak, dokładnie jak i ten skarb pokazany jest tutaj jako ukryty w tej roli. Aber wenn der Herr Jesus kommt zur Entrückung. Ale gdy Pan Jezus przyjdzie, aby zabrać i pochwycić wszystkich, dann nimmt er die Gläubigen zu sich. Wtedy zabierze wszystkich wierzących do siebie. Und dann wird er sozusagen den Schatz aus dem Acker holen. I tak obrazowo mówiąc, wyjmie ten skarb z roli. Jetzt finden wir, dass dieser Mensch Freude hat über diesen Schatz. I czytaliśmy, że ten człowiek ucieszył się z tego skarbu. Stell dir mal vor, du würdest in deinem Garten auf einmal einen Schatz finden. Wyobraź sobie, że ty w twoim ogrodzie nagle znajdziesz skarb. Mit vielen wertvollen Stücken in diesem Schatz. I ten skarb będzie się składał z wielu wartościowych przedmiotów. Würdest du dich nicht auch freuen? Czy i ty byś się wtedy nie cieszył? Jetzt findet der Herr Jesus diesen Schatz, seine Versammlung, und er freut sich darüber. I tak też Pan Jezus znajduje ten skarb, swoje zgromadzenie, i on z tego się cieszy. Wenn die Versammlung hier im Bild dieses Schatzes gezeigt wird, dann sehen wir die individuelle Seite. Gdy to zgromadzenie przedstawione jest w postaci tego skarbu, to oglądamy tutaj tą indywidualną stronę tego skarbu. Wir sehen, wie sie besteht aus den vielen, vielen einzelnen Gläubigen. I możemy zauważyć, że zgromadzenie się składa z wielu, wielu pojedynczych wierzących. So wie ein Schatz besteht aus vielen verschiedenen einzelnen wertvollen Stücken. Dokładnie tak, jak też i skarb może składać się z wielu poszczególnych, bardzo wartościowych sztuk, monet czy ozdób. Vielleicht wertvolle Goldmünzen. Mogą być to wartościowe monety złote. Oder wertvolle Schmuckstücke. Albo też i ozdoby wartościowe. Und viele einzelne Schmuckstücke bilden zusammen diesen Schatz. I tak wiele pojedynczych ozdób wartościowych, kosztownych tworzą wspólnie wartość tego skarbu. Und viele, viele Gläubige bilden zusammen die Versammlung. I tak wielu, wielu wierzących razem właśnie tworzy to zgromadzenie. Und jeder einzelne ist wertvoll für den Herrn Jesus. I każdy pojedynczy wierzący jest wartościowy dla Pana Jezusa. Und über jeden einzelnen hat er sich gefreut mit großer Freude.
I nad każdym pojedynczym Pan ucieszył się wielką radością. Vielleicht denkst du manchmal, niemand liebt mich. Może ty czasami sobie pomyślisz, nikt mnie nie miłuje. Vielleicht denkst du manchmal, ich bin überhaupt nichts wert. A może też i pomyślisz, a tak w ogóle to ja nie jestem nic wart. Ja, der andere, der kann so viele tolle Sachen machen. A o ten drugi wierzący, on potrafi tyle wspaniałych rzeczy dokonać. Aber ich kann gar nichts. Ale ja nie potrafię nic. Ich fühle mich immer so müde und schwach. Ja czuję się zawsze taki zmęczony i słaby. Aber eins dürfen wir hier lernen. Ale jedną rzecz możemy się nauczyć. Du bist unendlich wertvoll für den Herrn Jesus. Jesteś nieskończenie wartościowy dla Pana Jezusa. Er hat jeden einzelnen so geliebt, dass er sich selbst für dich hingegeben hat. Gdyż on każdego pojedynczego wierzącego tak bardzo umiłował, że siebie samego za niego oddał. So wertvoll, so kostbar bist du in den Augen des Herrn Jesus. I tak wartościowym i tak kosztownym jesteś ty w oczach Pana Jezusa. So sehr liebt er dich. Tak bardzo on ciebie miłuje. Macht uns das nicht unendlich glücklich und froh? Czy to nie powinno nas uczynić nieskończenie radosnymi i szczęśliwymi? Da ist einer, der liebt uns bis ans Ende. Bo jest ktoś taki, który nas umiłował aż do końca. Der Herr Jesus freute sich über diesen Schatz. Pan Jezus ucieszył się z powodu tego skarbu. In Hebräer 12, da lesen wir, dass er für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete. W liście do Hebrajczyków czytamy o tym, że on z powodu tej przed nim znajdującej się radości podjął się tego dzieła i wycierpiał krzyż. Da ist es die Freude, in den Himmel einzukehren und den Platz zur Rechten Gottes einzunehmen. W tym zawiera się również i ta radość powrotu ponownego do nieba i zajęcia tego miejsca zaszczytnego po prawicy Bożej. Diesen höchsten Platz hat der Herr Jesus bekommen als Mensch. To najwyższe miejsce Pan Jezus otrzymał jako człowiek. Und darauf hat er sich gefreut und vor Freude darüber hat er das Kreuz erduldet. I z tego bardzo się cieszył i z tej radości on wycierpiał też i ten krzyż. Aber hier sehen wir, dass er vor Freude über diesen Schatz hinging und alles verkaufte. A tu czytaliśmy, że on z powodu tej radości, że znalazł ten skarb, odszedł i wszystko sprzedał. Er hat alles verkauft, was er hat. On wszystko sprzedał to, co posiadał. Um diesen Acker zu kaufen. Aby nabyć sobie tą rolę. In Philippa 2 lesen wir, w liście do Filipian w drugim rozdziale możemy przeczytać, dass der Herr Jesus Knechtsgestalt annahm. Że Pan Jezus przyjął postać sługi. Der es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Ten, który nie uważał tego za łupiestwo, aby być równym Bogu. Weil er selbst Gott ist. Dlatego, że on sam jest Bogiem. Er hat die äußere Ausstrahlung seiner göttlichen Herrlichkeit abgelegt und Knechtsgestalt angenommen. On te zewnętrzne objawy chwały Bożej wszystko odłożył na bok i zniżył się tu na ziemię, przyjął postać sługi. Dann hat er seine Anrechte als Messias an sein irdisches Volk aufgegeben. Również i wszystkie prawa jako Mesjasz do swojego narodu ziemskiego też wszystko oddał, odłożył na bok. Und ist den Weg nach Golgatha gegangen, um zu sterben. I poszedł tą drogą na Golgotę, aby umrzeć. Er wird einmal herrschen hier auf dieser Erde. Będzie kiedyś panował tu na tej ziemi. Aber er hat diesen Anspruch zurückgestellt. Ale on te prawo odłożył na bok. Er hat alles verkauft, was er hatte, um diesen Acker zu kaufen. On wszystko sprzedał, aby nabyć tą rolę. Wir wollen jetzt mal in Gedanken den Heiland begleiten. Chcemy teraz w naszych myślach towarzyszyć naszemu Zbawicielowi. Begleiten bis nach Golgatha. Towarzyszyć mu aż na Golgotę. Damit wir etwas sehen, wie er alles verkauft hat, was er hatte. Abyśmy mogli zauważyć,
co wszystko sprzedał, co posiadał. Am Anfang gingen viele mit ihm. Widzieliśmy, że na początku wielu razem z nim chodziło. Aber es kam ein Moment, wo sie sagten, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Ale nadeszła taka chwila, w której oni powiedzieli, ta mowa jest twarda, któż może ją słuchać? Dann sind viele weggegangen. I wielu z nich odeszło. Der Jesus fragt die Jünger, wollt ihr auch weggehen? Pan Jezus zapytał swoich uczniów, czy i wy chcecie odejść? Petrus sagt, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. A Piotr odpowiedział, Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. O, sie gingen noch eine Zeit mit ihm. I pewien okres czasu jeszcze razem z nim chodzili. Aber dann kam der Moment, wo er gefangen genommen wurde im Garten Getsemane. Ale nadeszła ta chwila, w której został pojmany w ogrodzie Getsemane. Und dann verließen ihn alle und flohen. I czytamy, że wtedy opuścili go wszyscy i uciekli. Jetzt geht der Heiland diesen Weg nach Golgatha ganz allein. I tą drogę na Golgotę nasz Zbawca szedł całkowicie samotnie. Sie schlagen ihn an das Kreuz. Przybito go do krzyża. Sie rauben seine Kleider. Zrabowano mu jego odzież. Und dann hängt er dort am Kreuz. I wisiał tam na krzyżu. Zwischen zwei Räubern. Pomiędzy dwoma zbójcami. Ohne Kleider. Bez odzienia. Wirklich alles verkauft, was rzeczywiście er hatte. Wszystko sprzedał to, co posiadał. Denke mal nach über den Heiland, wie er dort hängt. Pomyśl chwilę teraz o tym Zbawicielu, który tam wisi. Dann siehst du, wie er alles verkauft hat, was er hatte. I zauważ, że on wszystko sprzedał to, co posiadał. Aber dann ging es noch weiter. Ale bieg wydarzeń jeszcze posuwa się dalej. Er musste auch sein Leben geben. On musiał również i oddać swoje życie. Im Buch Hiob lesen wir Haut um Haut. Alles, was der Mensch hat, gibt er um sein Leben. W Księdze Joba czytamy takie słowa: skóra za skórę, wszystko człowiek odda za swoje życie. Und der Herr Jesus, der hat selbst sein Leben gegeben. A Pan Jezus osobiście swoje własne życie oddał. Er hat sich selbst hingegeben. On siebie samego oddał. Seine ganze wunderbare Person mit allen seinen Vorzügen. Jego cała cudowna osoba z jego wszystkimi wspaniałymi przymiotami. Mit seinen moralischen Herrlichkeiten. I z całą jego moralną wspaniałością. Mit seinem Gehorsam, seiner Hingabe, seiner Ergebenheit. Z jego posłuszeństwem i z jego oddaniem się. Ganz hat er sich selbst gegeben. Całkowicie samego siebie on oddał. O, er hat wirklich alles verkauft, was er hatte. Tak, rzeczywiście on wszystko sprzedał to, co posiadał. Mehr konnte er nicht geben als sich selbst und sein Leben. Więcej nie mógł on oddać jak siebie samego i swoje życie. Und um diesen Preis hat er den Acker gekauft. I właśnie za tą cenę on kupił tą rolę. Warum hat er den Acker gekauft? Dlaczego on kupił tą rolę? Um diesen Schatz zu besitzen. Aby właśnie posiąść ten skarb. Um die Versammlung zu besitzen. Aby posiąść zgromadzenie. Das ist das eine Bild, was er zeigt. To jest jeden z obrazów, który tutaj pokazuje. Und dann kommt das zweite Gleichnis. A następnie przechodzi do następnego podobieństwa. Wiederum ist das Reich der Himmel gleich einem Kaufmann. I mówi, dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca. Dieser Kaufmann sucht schöne Perlen. Kupca, który szukał piękne perły. Der Kaufmann ist wieder der Herr Jesus. Tym kupcem znowu jest osobiście Pan Jezus. Er hat zwei Kennzeichen als dieser Kaufmann. I on cechuje się dwoma rzeczami jako kupiec. Erstens, er versteht etwas von Perlen. Po pierwsze, zna się na perłach. Wenn ich Perlen suchen sollte, ich hätte keine Ahnung davon. Gdybym ja miał szukać perły, to kiepsko by to wyglądało, bo ja się na nich nie znam. Ich könnte eine wertvolle und eine unechte Perle gar nicht voneinander unterscheiden.
Nawet nie byłbym w stanie rozróżnić pomiędzy wartościową a podróbką. Aber dieser Kaufmann, der kannte sich bestens aus mit Perlen. Ale ten kupiec najlepiej znał się ze wszystkich na perłach. Und das zweite, er hatte auch das Vermögen, eine wertvolle Perle zu kaufen. I druga rzecz to to, że on posiadał majątek, aby tą kosztowną perłę móc nabyć. Dieser Kaufmann sucht schöne Perlen. Ten kupiec szukał piękne perły. Er hatte Frucht aus Israel gesucht. Tak, on szukał tego owocu z Izraela. Er hatte sie nicht gefunden. I nie znalazł go. Aber jetzt findet er eine sehr kostbare Perle. Ale teraz czytamy, znajduje jedną bardzo kosztowną perłę. Und diese Perle ist wieder ein Bild von der Versammlung. I ta perła znowu jest obrazem zgromadzenia. In dem Schatz hatten wir die individuelle Seite gesehen. W tym skarbie w roli widzieliśmy indywidualną stronę zgromadzenia. Dass diese Versammlung besteht aus den vielen, vielen einzelnen Gläubigen. Widzieliśmy, że zgromadzenie składa się z wielu, wielu pojedynczych wierzących. Aber jetzt in dieser Perle sehen wir den Gedanken der Einheit. Ale w obrazie tej perły mamy zawartą myśl jedności. Die Schönheit und der Wert einer Perle liegen darin, dass sie ein Ganzes ist. Piękność i wartość tej perły właśnie opiera się na tym, że ona tworzy jedność. Wenn du von dieser Perle ein Stück abschlagen würdest, dann wäre der Wert dahin. Gdybyś odłupał czy odbił kawałeczek perły, kawałeczek materiału z tej perły, to jej wartość natychmiast by zniknęła. So sehen wir in dieser Perle den Gedanken der Einheit in dieser Versammlung. I tak w obrazie tej perły widzimy zawartą myśl obrazującą jedność zgromadzenia. Da ist ein Leib. Gdyż jest jedno ciało. Johannes 10, es wird eine Herde, ein Hirte sein. Ewangelia Jana 10 rozdział pokazuje, że jest jedna trzoda, jedno zgromadzenie. Diese eine Versammlung, das war die sehr kostbare Perle, die der Herr Jesus gefunden hat. To jedno zgromadzenie jest właśnie tą kosztowną perłą, którą znalazł Pan Jezus. Und jetzt wird wieder gesagt, er ging hin und verkaufte alles, was er hatte. I znowu jest tutaj mowa o tym, że on odszedł i sprzedał wszystko, co posiadał. Um diese eine Perle zu besitzen, hat er alles verkauft. Aby objąć posiadanie tą jedną perłę, to on sprzedaje wszystko, co posiada. Wir haben hier ein doppeltes Bild von dem Werk des Herrn Jesus. I tutaj oglądamy podwójny obraz tej wartości dzieła Pana Jezusa. Einmal darin, dass er alles verkauft hat, was er hatte. Pierwsze to to, że on wszystko sprzedaje to, co posiada. Wir haben das eben schon gesehen. Już poprzednio to widzieliśmy. Aber dann auch in dem Bild der Perle an sich. Ale również i w tym obrazie tej perły. Eine Perle entsteht, wenn ein Fremdkörper, vielleicht ein Sandkorn, in eine Muschel eindringt. Jak wiemy, perła powstaje wtedy, gdy ciało obce, może to być ziarenko piasku, wniknie do wnętrza małża. Und dann bildet diese Muschel eine Schicht um Schicht um diesen Fremdkörper, damit die Muschel nicht verletzt wird. I ten małż zaczyna otaczać tą masą perłową, te ziarenko piasku, warstwa po warstwie, aby go to nie uwierało. So entsteht diese Perle im Inneren der Muschel. I tak powstaje ta perła ukryta we wnętrzu muszli. Aber wenn du die Perle haben möchtest, musst du die Muschel aufbrechen. Gdy chcesz posiadać tą perłę, to musisz rozłamać tą muszlę. Um die Perle zu besitzen, muss die Muschel sterben. Jeśli chcemy tą perłę objąć w posiadanie, to ten małż musi umrzeć. So ist der Herr Jesus gestorben, um diese Versammlung zu besitzen. Tak też i Pan Jezus umarł, aby objąć w posiadanie zgromadzenie. Welch hohen Preis hat er bezahlt? Jakże wielką cenę on zapłacił? Welchen Wert hat diese kostbare Perle für ihn? Jakąż wielką wartość stanowiła ta perła dla niego? Wir wollen uns jetzt fragen, was hat uns das zu sagen, dieser Aspekt der Einheit?
I teraz zapytajmy siebie samych, co nam to mówi, ten aspekt tej jedności. Wenn wir als Gläubige zusammenkommen zum Namen des Herrn Jesus, dann kommen wir zusammen auf dem Boden der Einheit. Gdy my jako wierzący razem się zgromadzimy, to zgromadzamy się właśnie na tym podłożu jedności. Wenn wir am Sonntagmorgen das Brot brechen und den Tod des Herrn Jesus verkündigen, tun wir es auf dem Boden der Einheit. Gdy w niedzielę rano się zgromadzimy i łamiemy wspólnie chleb, to czynimy to na podłożu jedności. Wir wollen nichts Besonderes sein. Nie chcemy być przecież szczególnymi. Wir wollen nicht Christen mit einem besonderen Namen sein. Nie chcemy być chrześcijanami noszącymi jakąś szczególną nazwę. Nein, wir kommen zusammen als Kinder Gottes auf dem Boden der Einheit. Nie, my zgromadzamy się jedynie jako dzieci Boże na podłożu jedności. Da gibt es keine Mitgliedschaft. Tam nie ma żadnego członkostwa. Da gibt es kein Sonderbekenntnis. Tam nie ma jakiegoś szczególnego wyznania. Da gibt es keinen Namen, den wir uns geben. Tam nie ma też imienia, do którego się zgromadzamy. Da möchten wir einfach als Gläubige, als Kinder Gottes auf der Grundlage des Wortes Gottes zusammenkommen. My chcemy jako wierzący zgromadzać się tylko i wyłącznie na podstawie Słowa Bożego. Und da sind grundsätzlich alle Kinder Gottes willkommen. I zasadniczo wszystkie dzieci Boże są mile widzianymi. O, wir würden uns wünschen, diesen Weg zu gehen mit allen Kindern Gottes. O, jak bardzo musimy sobie tego życzyć, aby iść tą jedną drogą ze wszystkimi wierzącymi. So wollte Gott es haben. Tak właśnie Bóg sobie życzył, żeby tak było. Aber wir verstehen auf der anderen Seite, es geht nicht in Gemeinschaft mit Bösem. Ale z drugiej strony rozumiemy też i to, że nie może być też i społeczności ze złem. Und wir leben in einer Zeit, wo es viele, viele Benennungen gibt. I my obecnie żyjemy w czasach, gdzie jest bardzo wiele, wiele różnych wyznań. Diese Kirche, jene Kirche, diese Gemeinde, jene Gemeinde. Ten Kościół, tamten Kościół, taki zbór albo inny zbór. Christen geben sich einen Namen. Chrześcijanie dają sobie nazwy. Wir sind die Baptisten. Mówią, my jesteśmy baptystami. Und zu uns gehören nur die, die getauft sind. I do nas należą tylko ci, którzy są ochrzczeni. Und wir sind die Methodisten. Inni mówią, my jesteśmy metodystami. Und wir sind die Evangelikalen. Inni mówią, my jesteśmy ewangelikami. Und wir sind die Katholiken. Inni mówią, my jesteśmy katolikami. Lesen wir davon etwas in der Bibel? Czy cokolwiek na ten temat czytamy w Biblii? In meiner Bibel steht davon nichts. W mojej Biblii nic na ten temat nie jest napisane. Wenn wir zusammenkommen zum Namen des Herrn Jesus, dann tun wir es einfach als Kinder Gottes. Gdy zgromadzamy się w imieniu Pana Jezusa, to czynimy to po prostu jako dzieci Boże. Und so gibt es in der Zeit, in der wir leben, einen Weg, wie wir auf dem Boden der Einheit zusammenkommen. I w tym czasie, w którym żyjemy, jest właśnie jedna droga jedności, w której możemy się zgromadzać. Und das ist der Weg der Absonderung. A to jest właśnie droga odosobnienia. Da müssen wir hinausgehen aus den Benennungen. W tym celu musimy wyjść ze wszystkich wyznań. Hinausgehen aus den religiösen Systemen. Musimy wyjść ze wszystkich religijnych systemów. Und hinausgehen nicht um ein neues System aufzumachen, wyjść po to, aby otworzyć nowy system, sondern hinausgehen zu dem Herrn Jesus. Nie, wyjść po to, aby przyjść do Pana Jezusa. So wie es in Hebräer 13 heißt, lasst uns zu ihm hinausgehen. Tak jak jest napisane w Hebrajczyków 13 rozdziale, wyjdźmy wszyscy do Niego. Das ist der Weg, auf dem wir heute, in den Tagen, in denen wir leben, Einheit darstellen können. To jest ta jedyna droga, aby w tych czasach, w których żyjemy, zobrazować jedność. Wir haben gesehen, welchen Wert diese kostbare Perle für den Herrn Jesus hatte. My już to widzieliśmy, jaką wartość ta kosztowna perła miała, była, jak kosztowną była dla Pana Jezusa.
Und wir fragen uns, welchen Wert hat diese Wahrheit von der Versammlung für mich? I teraz każdy z nas niech siebie samego zapyta, jaką wartość ma dla mnie osobiście ta prawda o zgromadzeniu? Verstehe ich, welchen Weg wir gehen mit dem Herrn Jesus? Czy ja to rozumiem, jaką drogą my idziemy za Panem Jezusem? Bin ich bereit dafür Einsatz zu zeigen? Czy jestem skłonny do tego, aby przyłożyć się do tego i iść razem? Oder bin ich schnell bereit, das aufzugeben? Albo może przeciwnie, jestem szybko skłonny do tego, aby zrezygnować. Wegzugehen. I odejść. Und dieses Gleichnis macht uns deutlich, welchen Wert das in den Augen des Herrn Jesus hat. Te podobieństwo nam jasno pokazuje, jak wielką wartość zgromadzenie ma w oczach Pana Jezusa. Nur dreimal kommt dieses Wort für sehr kostbar in dem Neuen Testament vor. Tylko trzykrotnie to określenie bardzo kosztowne pojawia się w Nowym Testamencie. Hier bei der sehr kostbaren Perle. Tutaj w przypadku opisu tej bardzo kosztownej perły. Dann in Johannes 12. Następnie w Ewangelii Jana w 12 rozdziale. Bei der sehr kostbaren Narde, die Maria für den Herrn Jesus ausschüttet. W przypadku opisu tego bardzo kosztownego olejku nardowego, którego Maria wylała na głowę Pana Jezusa, aby go uczcić. Ein Bild von Anbetung an dem Ort, wo man zu den Füßen des Herrn Jesus ist. I jest to obraz uwielbienia w tym miejscu, gdzie zgromadzamy się u stóp Pana Jezusa. Sehr kostbar für Gott. Bardzo kosztowny dla Boga. Und dann noch einmal in 1. Petrus 1. A potem jeszcze jedno określenie w pierwszym liście Piotra w pierwszym rozdziale. Da wird davon gesprochen, dass wir, wenn es nötig ist, eine kurze Zeit versucht werden durch Erprobungen. Tam jest napisane, że jeżeli jest to rzeczą konieczną, przez krótki czas pobytu na tej ziemi jesteśmy poddawani różnym próbom. Diese Erprobungen sollen zur Bewährung des Glaubens dienen. I te próby mają służyć, aby doświadczyć wartość naszej wiary. Und diese Bewährung des Glaubens ist für Gott sehr kostbar. I te doświadczenie tej wiary jest dla Boga bardzo kosztowne. Kostbarer als Gold. Kosztowniejsze niż złoto. Dreimal dieses sehr kostbar in der Bibel. Trzykrotnie to określenie bardzo kosztowne pojawia się w Nowym Testamencie. So zeigen diese beiden Gleichnisse zwei Aspekte von dem was im Inneren dieses Reiches in den Augen Gottes besteht. I tak te dwa podobieństwa pokazują te wewnętrzne aspekty, jakie możemy zobaczyć w tym Królestwie Bożym. Diese Versammlung bestehend aus den vielen einzelnen Gläubigen. To zgromadzenie składające się z wielu pojedynczych wierzących, die zusammengefügt sind zu einer Einheit. Którzy razem są złączeni w tą jedną jedność. Ab Vers 47 haben wir das siebte Gleichnis in diesem Kapitel. Od wiersza 47 mamy opis tego siódmego podobieństwa w tym rozdziale. Hier zeigt der Herr Jesus, dass das Reich der Himmel wie ein Netz ist, das im Meer hin und her geworfen wird. Tutaj Pan Jezus mówi, że Królestwo Niebios podobne jest do sieci zapuszczanej w morze w tą czy w tamtą stronę. Es ist das Netz des Evangeliums. To jest sieć Ewangelii. Und es wird ins Völkermeer geworfen. I ta sieć jest zarzucana pomiędzy czy w morze narodów. Und dann werden durch dieses Netz des Evangeliums Menschen herzugebracht, Fische von jeder Art. I przez tą sieć Ewangelii są zgromadzani ludzie różnorodnego rodzaju, tak jak te ryby różnorodnego rodzaju. Das ist auch unsere Aufgabe, dieses Netz des Evangeliums in dieser Welt auszubreiten. To jest właśnie naszym zadaniem, aby zastawiać te sieci Ewangelii w tym świecie. Damit Menschen gewonnen werden können für den Herrn Jesus. Aby mogli być pozyskiwani ludzie dla Pana Jezusa. Als das Netz voll war, bringen die Fischer dieses Netz ans Ufer. I gdy ta sieć była pełna, rybacy przywieźli ją na brzeg.
Und dann sammeln sie die guten Fische. Wtedy zaczęli wybierać te dobre ryby. Sie sammeln sie in Gefäße. I wkładali je do naczyń. Ich habe dazu eine schöne Auslegung gelesen. Bardzo piękny wykład tego obrazu czytałem. Es ist das Bemühen des Geistes Gottes. To oglądamy w tym właśnie wysiłki Ducha Bożego. Diejenigen, die das Evangelium wirklich im Glauben angenommen haben, aby wszystkich tych, którzy rzeczywiście Ewangelię przyjęli we wierze, auch zu sammeln in örtliche Versammlungen. Zgromadzić właśnie do miejscowych zgromadzeń. So wie der Mann, der unter die Räuber gefallen war in Lukas 10. Tak samo jak i ten mężczyzna, który wpadł pomiędzy zbójców, opisany w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale. In die Herberge geführt wurde. Ten został zaprowadzony do gospody. Der Samaryter hatte seine Wunden verbunden und Öl und Wein darauf gegossen. Samarytanin nalał na jego rany olej i wino, zawiązał te rany. Aber dann hat er ihn nicht sich selbst überlassen, i nie zostawił go samemu sobie, sondern er hat ihn in die Herberge gebracht. Ale zaprowadził go do gospody. So werden hier die guten in Gefäße zusammengelesen. I tak też te dobre ryby zbierane są do naczyń. Mit diesen guten beschäftigen sich die Fischer. Tymi dobrymi właśnie zajmują się rybacy. Und dann gibt der Herr Jesus in Vers 49 eine Erklärung, die wieder die Zeit des Endes beschreibt. I tutaj w 49 wierszu Pan Jezus daje też wyjaśnienie dotyczące czasów końca świata. In der Zeit des Endes werden die Engel wieder ausgesandt. Tam przy końcu świata wyjdą aniołowie. Die Fischer hatten sich um die guten gekümmert. Widzieliśmy, że rybacy zatroszczyli się o dobre ryby. Die Engel sammeln die Bösen, die kein Leben aus Gott haben. A aniołowie zbiorą wszystkich złych, którzy nie mają życia z Boga. Und sie werden aus der Mitte der Gerechten ausgesondert und ins ewige Verderben gehen müssen. I będą odosobnieni spośród tych sprawiedliwych i będą wrzuceni w jezioro ogniste. Nun hat der Herr Jesus in diesen sieben Gleichnissen das Reich der Himmel beschrieben von seinem Anfang bis zum Ende. I tak w tych siedmiu podobieństwach Pan Jezus opisał Królestwo Niebios w jego zakresie od początku do końca. Und jetzt fügt er dieses letzte, achte Gleichnis in diesem Kapitel hinzu. I teraz on dodaje jeszcze ósme podobieństwo, które w tym rozdziale jest zapisane. Er fragt die Jünger, habt ihr das alles verstanden? I pyta się uczniów, czy wszystko to zrozumieliście? Die Jünger sagen ja. Uczniowie odpowiedzieli tak. Der Herr Jesus sagt da nichts zu. Pan Jezus nic na to nie odpowiedział. Aber ich glaube, sie haben gar nicht alles verstanden. Bo ja myślę, że oni nie wszyscy wszystko zrozumieli. Ich habe auch nicht längst nicht alles verstanden, was alles in diesen Gleichnissen enthalten ist. Ja też długo nie rozumiałem wszystkiego, co w tych podobieństwach jest zawarte. Aber der Herr Jesus lässt diese Antwort mal so stehen. Ale Pan Jezus zostawia ich odpowiedź tak zawieszoną w powietrzu. Und dann sagt er, schaut mal, das Reich der Himmel ist wie ein Schriftgelehrter. I mówi do nich, spójrzcie, te Królestwo Niebios to jest tak, jak ktoś, kto jest uczony w Piśmie, der wie ein Hausherr einen Schatz in seinem Herzen hat. Który jest podobny do gospodarza pewnego domu, który ma w swoim skarbcu pewne rzeczy. Und aus diesem Schatz bringt er Neues und Altes hervor. I on z tego skarbca wybiera nowe i stare rzeczy. Diese Belehrungen über das Reich der Himmel, te wszystkie pouczenia dotyczące tego Królestwa Niebios, die sind dieser Schatz bei dem Schriftgelehrten oder bei dem Hausherrn. One właśnie są tym skarbem u tego gospodarza. Der Jesus hat uns diesen Schatz gegeben in der Bibel. Pan Jezus nam właśnie dał ten skarb w Biblii. Wir dürfen darin gut unterrichtet sein. My możemy być naprawdę dobrze pouczeni za pomocą Pisma. Dann dürfen wir aus diesem Schatz etwas hervorbringen. I możemy z tego skarbca teraz coś przynosić. Neues und Altes. Nowe i stare rzeczy. Wahrheiten aus dem Neuen Testament, Wahrheiten aus dem Alten Testament. Prawdy ze Starego Testamentu i prawdy z Nowego Testamentu. Wahrheiten, die Gott uns neu zeigt und Wahrheiten, die wir schon vorher kannten.
Prawdy, które Bóg nam na nowo pokaże, ale i prawdy, które już od dawna znamy. Dinge, die er uns neu verstehen lässt. A te rzeczy, które On daje nam na nowo zrozumieć. Und Dinge, an die er uns erinnert. I te rzeczy, o których On nam przypomina. Wir dürfen aus diesem Schatz das hervorbringen, um uns selber daran zu freuen. My możemy z tego skarbca też i wybierać rzeczy, aby samego siebie ucieszyć. Aber wir dürfen es auch hervorbringen, um es anderen zu sagen. Ale możemy też i z tego skarbca wydobywać te rzeczy, aby o tym innym powiedzieć. Am Ende von Kapitel 12, pod koniec 12 rozdziału tej Ewangelii, da haben wir gesehen, wie der Herr Jesus dem Namen Brüder und Schwester eine neue Bedeutung gibt. Tam możemy oglądać, jak Pan Jezus temu imieniu bracia i siostry nadaje nowe znaczenie. Brüder und Schwestern sind sie nicht durch Verwandtschaft, sondern es sind die, die den Willen Gottes tun wollen. Tutaj Pan Jezus powiedział, że braćmi i siostrami nie jest się z powodu związków rodzinnych, ale z powodu tego, że wykonuje się wolę Bożą. Hier am Ende von Kapitel 13 gibt er diesem Begriff Schriftgelehrte eine neue Bedeutung. A tu pod koniec tego 13 rozdziału nadaje też i nowe znaczenie tym, którzy są uczonymi w piśmie. Die Schriftgelehrten damals waren die, die das Gesetz gut kannten. W tamtych czasach uczonymi w piśmie byli ci ludzie, którzy dobrze znali zakon. Hier spricht er von Schriftgelehrten, die die Wahrheiten des Reiches der Himmel gut verstehen. Tutaj mówi on o nauczonych w piśmie jako o tych, którzy dobrze rozumieją te prawdy dotyczące Królestwa Niebios. Wollen wir auch in diesem Sinn Schriftgelehrte sein? Czy i my nie chcielibyśmy być też i w tym sensie właśnie uczonymi w piśmie? Wir dürfen diesen Schatz der Wahrheiten aus dem Wort Gottes verwalten wie ein Hausherr. My możemy właśnie zarządzać skarbem tego, co znajdujemy w Słowie Bożym, jako dobry gospodarz, dobry szafarz. Und dürfen davon immer wieder etwas hervorbringen zu unserer Freude und zum Segen für andere. I zawsze możemy z tego skarbca wyjmować rzeczy, które będą dla naszej radości, jak również i dla radości innych. Wir lesen aus Matthäus 25. Przeczytamy z Ewangelii Mateusza z 25 rozdziału. Vers 1 bis Vers 13. Od 1 do 13 wiersza. Ewangelia Mateusza 25 rozdział od 1 do 13 wiersza. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: użyczcie nam troszkę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre: o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Wir hatten in Matthäus 13 insgesamt 8 Gleichnisse betrachtet. W Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale rozważaliśmy 8 podobieństw. 6 davon hatten so angefangen: das Reich der Himmel ist gleich.
Sześć z nich zaczynały się od takich słów: a królestwo niebios podobne jest. Insgesamt gibt es 10 Gleichnisse im Matthäus-Evangelium, die so beginnen. W sumie jest 10 podobieństw w Ewangelii Mateusza, które rozpoczynają się takimi słowami. Ich möchte kurz den Hauptgedanken der letzten vier, die nicht in Matthäus 13 stehen, zeigen. Chciałbym najpierw pokazać główną myśl przewodnią tych ostatnich czterech, które nie są zawarte w tej Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale. Das siebte dieser Gleichnisse ist in Kapitel 18. Siebte. Ja, das siebte Gleichnis, das anfängt, das Reich der Himmel ist gleich geworden. Siódme podobieństwo rozpoczynające się od tych słów, a królestwo niebios podobne jest, jest zapisane w 18 rozdziale. Mateusz 18, vers 23 bis 35. Mateusza 18, od 23 do 25 wiersza. Der große Gedanke in diesem Gleichnis ist, dass wir vergeben sollen, weil uns so viel vergeben worden ist. Wielką myślą przewodnią tego podobieństwa jest to, że my powinniśmy potrafić przebaczać, gdyż nam zostało tak wiele przebaczone. Wir alle sind solche Knechte, die gegenüber dem König eine große Schuld hatten. My wszyscy jesteśmy właśnie sługami, którzy w stosunku do króla nagromadziliśmy sobie tak wielką winę czy dług. Aber dieser König war innerlich bewegt über das Elend der Hochverschuldeten. Ale ten król bardzo się wzruszył tą biedą tego człowieka, który tak był bardzo zadłużony. Und dann hat die Schuld erlassen. I on cały ten dług odpuścił mu. So hat Gott uns vergeben in dem Herrn Jesus. Tak też i Bóg nam przebaczył w Panu Jezusie. Aber dann trifft dieser Knecht einen Mitknecht. Ale ten sługa spotyka innego współsługę. Der hatte eine im Vergleich nur kleine Schuld. Ten sługa w stosunku do niego tylko był mu niewielką sumę winien. Aber er hat ihn ins Gefängnis geworfen und gesagt: bezahle, sonst kommst du nicht heraus. Ale on wrzucił go do więzienia i powiedział: zapłać, inaczej nie wyjdziesz z tego więzienia. Da wurde der König zornig und hat diesen Knecht auch ins Gefängnis geworfen. I wiemy, że król rozgniewał się i również tego pierwszego sługę wtrącił do więzienia. Der Jesus schließt dieses Gleichnis mit der Lektion, dass wir unserem Bruder von Herzen vergeben sollen. Pan Jezus to podobieństwo zakończa takim pouczeniem dla nas, że również też i my powinniśmy naszemu bratu przebaczyć. Überlege einmal, wie hoch die Schuld war, die du gegenüber Gott hattest. Zastanów się chociaż chwilkę, jak wielką była wina, którą ty miałeś w stosunku do Boga. Rechne es mal aus, wenn du an einem Tag nur einmal gesündigt hättest, und das ist wenig. Policz sobie, gdybyś w ciągu dnia tylko jeden raz zgrzeszył, a to na pewno nie jest za dużo. Dann mal multipliziert mit der Anzahl von Tagen und Jahren, die du schon gelebt hast. I teraz pomnóż sobie to przez wszystkie dni, lat, w których ty już żyłeś na ziemi. Was für eine große Schuld hat Gott uns vergeben. To zauważysz wtedy, jak wielką winę Bóg nam wszystkim przebaczył. Sollten wir da nicht auch unserem Bruder von Herzen vergeben? Czy i my nie powinniśmy z całego serca i bratu przebaczyć? Das achte Gleichnis, das anfängt, das Reich der Himmel ist gleich. Ósme podobieństwo, które rozpoczyna się od tych słów, a królestwo niebios podobne jest. Das steht in Kapitel 20. Zapisane jest w 20 rozdziale. Vers 1 bis Vers 16. Od 1 do 16 wiersza. Da geht es darum, dass ein Hausherr Arbeiter sucht für seinen Weinberg. Tutaj w tym podobieństwie chodzi o właściciela jakiegoś domu czy posiadłości, który poszukiwał pracowników, aby pracowali w jego winnicy. Es geht darum, dass wir arbeiten für den Herrn Jesus in seinem Weinberg. Chodzi o to, abyśmy i my pracowali dla Pana Jezusa w jego winnicy.
Und er möchte gerne, dass wir arbeiten aus Liebe zu ihm. I on tak bardzo by chciał, abyśmy pracowali z miłości do niego. Ja, er wird Lohn geben für die Arbeit. Bo on będzie wypłacał wynagrodzenie za pracę. Aber wir wollen arbeiten aus Liebe zu ihm. Ale nie, my pracujemy z miłości do niego. Wir wollen nicht denken, ach, was sind wir tolle Knechte. Wir haben so viel gearbeitet für den Herrn Jesus. Nie myślmy tak, ach, jacy wspaniali słudzy my jesteśmy, tak bardzo dużo zrobiliśmy dla naszego Pana. Wenn wir die Ersten sein wollen, dann werden wir die Letzten sein. Jeżeli chcemy być pierwszymi, to będziemy ostatnimi. Das ist die große Lektion in diesem Gleichnis. Taka jest wielka lekcja płynąca z tego podobieństwa. Dann kommt das neunte Gleichnis in Kapitel 22. I dziewiąte podobieństwo rozpoczynające się od tych słów, a Królestwo Niebios podobne jest, czytamy w rozdziale 22. Wieder fängt es an, das Reich der Himmel ist gleich und es geht von Vers 1 bis Vers 14. I znowu się rozpoczyna od tych słów i jest zapisane od 1 do 14 wiersza. Da geht es darum, dass Gott seinem Sohn eine Hochzeit machen möchte. Tutaj w tym podobieństwie mowa jest o tym, że król chce swojemu synowi przygotować wesele. Und er lädt die Menschen ein, zu diesem Hochzeitsfest zu kommen. I on zaprasza ludzi, aby przyszli na to wesele. Er möchte sie teilhaben lassen an dieser Freude, die es bei diesem Fest gibt. On chce sprawić, aby i oni byli uczestnikami tej radości, jaka jest przy okazji tego wesela. Und er möchte gerne möglichst viele Gäste haben, damit sein Sohn geehrt wird. I on chciałby mieć jak najwięcej gości, aby jego syn był tym uczczony. Aber es gibt viele, die sagen, wir wollen nicht. Ale okazało się, że wielu jest takich, którzy powiedzieli, my nie chcemy. Sie sind nicht würdig. Nie byli godnymi. Aber dann findet der König solche, die kommen wollen. Ale też i ten król znalazł takich, którzy chcieli przyjść. Dann findet er zum Schluss einen, der hat kein Hochzeitskleid an. Ale na koniec, gdy wszedł na salę, to stwierdził, że jeden z tych gości nie miał na sobie szaty weselnej. Er muss hinausgehen in die äußerste Finsternis. I musiał być wyrzucony na do ciemności zewnętrznej. Gott möchte uns teilhaben lassen an der Freude, die er hat mit dem Herrn Jesus. Tak, to Bóg chce, abyśmy byli uczestnikami jego radości, którą on ma z osoby Pana Jezusa. Aber um in der Gegenwart Gottes bestehen zu können, brauchen wir ein Hochzeitskleid. Ale aby ostać się w obecności Bożej, my potrzebujemy właśnie tej szaty weselnej. Und dieses Hochzeitskleid, das ist der Herr Jesus selbst. A tą szatą weselną jest osobiście sam Pan Jezus. Wir stehen vor Gott bekleidet mit dem Herrn Jesus. My stoimy przed Bogiem przyodziani w Pana Jezusa. So wie wir sind von uns aus Natur, können wir nicht vor Gott bestehen. Bo takimi, jaki my jesteśmy w naszej naturze, my nie możemy ostać się przed Bogiem. Aber der König bietet uns dieses Hochzeitskleid an. Ale król oferuje nam tą szatę weselną. Christus ist uns geworden Gerechtigkeit, Heiligkeit, Erlösung, Leben. Chrystus dla nas stał się sprawiedliwością, świętością i życiem naszym. Und in ihm dürfen wir stehen vor Gott. I to w nim możemy stanąć przed Bogiem. Ist noch jemand hier, der dieses Hochzeitskleid nicht angezogen hat? Czy jeszcze może ktoś jest na tej sali, kto nie przyodział tej szaty weselnej? Der den Herrn Jesus noch nicht angenommen hat im Glauben? Ktoś taki, kto jeszcze nie przyjął Pana Jezusa do serca swego w wierze? So wie du bist, kannst du vor Gott nicht bestehen. To wiedz, że tak w tym stanie, w jakim jesteś, nie możesz się ostać przed Bogiem. Aber es gibt dieses Kleid frei und umsonst. Ale wiedz, że ta szata weselna jest właśnie za darmo i ona jest dostępna dla ciebie. Glaube an den Herrn Jesus als deinen persönlichen Heiland. Wierz w Pana Jezusa jako w twojego osobistego Zbawiciela. Und du bekommst dieses Hochzeitskleid, stehst bekleidet in ihm vor Gott. I otrzymasz tą szatę weselną i będziesz mógł stanąć przyodziany przed Bogiem. Dann kommen wir zu dem zehnten Gleichnis, das so anfängt, das Reich der Himmel ist gleich.
I teraz możemy przejść do 10 podobieństwa, które rozpoczyna się od tych słów: a Królestwo Niebios podobne jest. Jetzt zeigt uns der Herr Jesus, wie es sein wird kurz vor seinem Kommen. Teraz Pan Jezus chce nam pokazać, jak to będzie krótko przed Jego przyjściem na ziemię. Er hat dieses Gleichnis erzählt vor fast 2000 Jahren. On to podobieństwo opowiadał prawie 2000 lat temu. Da hatte er seinen Jüngern schon gesagt, ich komme wieder. Wtedy to on już powiedział swoim uczniom, przyjdę wkrótce. Und dann zeigt er ihnen, wie es sein wird, kurz vor seinem Kommen. I już im wtedy pokazywał, jak to będzie krótko przed Jego przyjściem. Und glauben wir nicht, dass das Kommen des Herrn Jesus wirklich nahe bevorsteht? Czy my w to nie wierzymy, że przyjście Pana jest bliziutko przed nami? Wir haben gerade gesungen, dass wir uns danach sehnen, dass der Herr Jesus wiederkommt. Przed chwilą właśnie śpiewaliśmy pieśń o tym, że my za tym tęsknimy, aby Pan Jezus przyszedł ponownie. Haben uns gefragt, wann werde ich zu dir kommen? Wann holst du mich zu dir? Tam w tej pieśni stawialiśmy pytanie: Panie, kiedy znowu mnie zabierzesz do Ciebie? In dieser Zeit, kurz vor seinem Kommen, wird uns jetzt dieses Gleichnis, zeigt uns jetzt dieses Gleichnis die Situation. I właśnie w te czasy, krótko przed Jego przyjściem, opisuje to podobieństwo, jak ta sytuacja będzie wyglądać. Das Reich der Himmel wird 10 Jungfrauen gleich werden. Te Królestwo Niebios będzie podobne do tych 10 panien. 10, das ist die Zahl der Verantwortung. 10 to jest liczba odpowiedzialności. Es gab 10 Gebote. Bo jest 10 przykazań. Jeder gesunde Mensch hat 10 Finger an seiner Hand. Każdy zdrowy człowiek ma 10 palców u swoich rąk. Und er hat die Verantwortung, damit Gott zu dienen. I on ponosi odpowiedzialność, aby nimi Bogu służył. So sehen wir hier diejenigen, die zu diesem Reich der Himmel gehören und unter Verantwortung stehen. I tak teraz możemy oglądać wszystkich tych, którzy znajdują się w tym Królestwie Niebios i znajdują się w swoim własnym zakresie odpowiedzialności. Wer sich zu dem Herrn Jesus bekennt, der steht unter der Verantwortung. Kto przyznaje się do Pana Jezusa, ma swoją własną odpowiedzialność w tym. Und diese Jungfrauen, die nennen ihn Herr. Wszystkie te panny nazywają go Panie. Damit stehen sie in der Verantwortung, ihm zu dienen. A to oznacza, że mają odpowiedzialność, aby jemu służyć. Dann sind es 10 Jungfrauen. A poza tym jest to 10 panien. Jungfrauen sind solche, die keinen Mann gekannt haben. Panny to są takie niewiasty, które jeszcze nie poznały mężczyzny. Sie wollen sich rein halten für ihren Ehemann. One same chcą siebie zachować w czystości dla swojego przyszłego małżonka. Das gibt's in der Welt kaum mehr. Coś takiego już w ogóle prawie, że nie istnieje w tym świecie. Aber Gott möchte es nach wie vor. Ale Bóg, tak jak dawniej, tak i dalej sobie życzy, żeby tak było. Gott möchte auch heute, dass sich ein Mann und eine Frau rein erhalten für ihren Ehepartner, den Gott ihnen geben möchte. Bóg chce dalej, aby każdy partner małżeństwa zachował siebie samego w czystości, aż wejdzie właśnie w związek małżeński. Die Mitschüler in der Schule machen es anders. A ty wiesz przecież, że twoi współuczniowie w twojej szkole całkiem inaczej robią. Aber bitte denk nicht, das ist normal. Ale proszę cię, nie myśl, że to jest rzecz normalna. Gott möchte es nicht so. Bóg właśnie nie chce, aby tak było. Gott wollte es vor 2000 Jahren nicht so. Bóg nie chciał, aby tak było przed 2000 lat. Und Gott will es heute immer noch nicht so. I Bóg dalej jeszcze do dzisiaj nie chce, aby tak było. Er möchte, dass junge Männer und junge Frauen warten können. On chce, aby młode niewiasty i młodzi mężczyźni potrafili czekać. Warten können auf den Ehepartner, den Gott ihnen gibt. Czekać na partnera małżeńskiego, którego im daruje Bóg. Warten können bis zur Hochzeit. Czekać aż do wesela. Das sind die Gedanken Gottes bis heute. Takie są myśli Boże po dziś dzień.
Das war jetzt eine Anwendung auf unser persönliches, praktisches Leben. Tak wygląda właśnie zastosowanie tego podobieństwa w stosunku do naszego codziennego, praktycznego życia. Wenn hier die Jungfrauen im Reich der Himmel gesehen werden, i gdy my teraz możemy oglądać te panny w tym Królestwie Niebios, dann geht es darum, dass sie eigentlich ganz für den Herrn Jesus sein sollen. To w zasadzie chodzi o to, że one mają być całkowicie poświęcone dla Pana Jezusa. Das ist die Verantwortung derer, die sich zu dem Herrn Jesus bekennen, ganz für ihn zu leben. Gdyż taka jest odpowiedzialność tych, którzy chcą żyć dla Pana Jezusa, aby całkowicie, w pełni, tylko dla Niego żyli. Diese Jungfrauen, die haben Lampen. Te panny miały ze sobą lampy. Und die Lampe, die gibt Licht in der Dunkelheit. I lampa, jak wiemy, udziela nam światło w ciemności. Sie spricht davon, dass wir ein Zeugnis sein dürfen für den Herrn Jesus. Ona obrazowo na to wskazuje, że my możemy być świadectwem dla Pana Jezusa. In der Sonntagsschule haben wir gesungen, Jesus heißt uns leuchten in die dunkle Welt. W naszych szkółkach niedzielnych my śpiewamy, Panie Jezu, pozwól mi świecić w tym ciemnym świecie dla Ciebie. Wir dürfen ein Licht sein in der dunklen Welt, die Gott nicht kennt. My możemy właśnie być światłością w tym ciemnym świecie, który nie zna Boga. Was bedeutet das? A co to oznacza? Weißt du, die Leute der Welt, die wissen nicht, wie Gott denkt. Wiesz co, ludzie z tego świata, oni nie wiedzą, jak Bóg myśli. Die lesen auch nicht in der Bibel. Gdyż oni nie czytają Biblii. Und woher sollen sie wissen, wie Gott denkt? Skąd mają to wiedzieć, w jaki sposób Bóg myśli? Sie sollen es sehen im Leben der Gläubigen. A mogą to zobaczyć właśnie na przykładzie życia wierzących. Das bedeutet ein Zeugnis sein für den Herrn Jesus. To oznacza być świadectwem dla Pana Jezusa. So leben, wie Gott es möchte. Tak żyć, jak Bóg sobie tego życzy. Damit die Menschen sehen, so hat Gott es sich gedacht. Aby ludzie to widzieli, że tak właśnie Bóg postanowił. Jetzt gehen diese Jungfrauen aus dem Bräutigam entgegen. I czytaliśmy, że te panny wyszły naprzeciw, na spotkanie oblubieńca. Wenn man ausgeht, dann wendet man sich von etwas weg. Jeżeli skądś się wychodzi, to znaczy, że w stosunku do tego, skąd się wyszło, odwracamy się tyłem. Wenn ich jetzt durch die Türe ausgehe, dann kehre ich diesem Gebäude den Rücken. Jeżeli ja wyjdę teraz przez te drzwi, to ja odwrócę się plecami do tego budynku. So sind damals in der Anfangszeit des der Christenheit Menschen ausgegangen aus dem Judentum. I tak wtedy w tych początkowych czasach chrześcijaństwa ludzie wychodzili z systemu żydowskiego. Sie sind ausgegangen zu dem Herrn Jesus. Wychodzili do Pana Jezusa. Weißt du, wodurch das besonders deutlich wurde? Czy wiesz, czym to się charakteryzowało? Indem sie sich taufen ließen. Przez to, że oni dali się ochrzcić. Mit der Taufe stellten sie sich öffentlich auf die Seite des Herrn Jesus. Poprzez ten chrzest oni teraz stanęli w sposób jawny, publiczny po stronie Pana Jezusa. Damit gingen sie hinaus aus dem Judentum. Tym aktem oni pokazywali, że wychodzą z żydostwa. Dort hatte man den Herrn Jesus ja verworfen. Bo to żydostwo odrzuciło Pana Jezusa. Und man stellte sich auf die Seite des Herrn Jesus. I stawia siebie samego po stronie Pana Jezusa. Man machte deutlich, ich gehöre jetzt zu ihm. I wszystkim to staje się jasne, ja teraz należę do Niego. So gingen diese 10 Jungfrauen aus dem Bräutigam entgegen. I tak te 10 panien wyszło, aby iść naprzeciw tego oblubieńca. Möchte jetzt versuchen, die Sitte im Orient kurz zu erklären. Spróbuję teraz wam przedstawić te zwyczaje, jakie tam w Oriencie w tym względzie panują. Wenn die Hochzeit gefeiert werden sollte, gdy ma być właśnie świętowane wesele, dann ging der Bräutigam von seinem Haus zum Haus der Braut. Wtedy ten oblubieniec wychodzi z własnego domu w kierunku domu oblubienicy, um die Braut zu holen und einzuführen in sein Haus.
aby tą oblubienicę wyprowadzić z jej domu i wprowadzić do swojego domu. Und dann wurde die Hochzeit dort gefeiert. Gab es ein Hochzeitsfest. I tam w tym domu odbywa się wesele. So wird der Herr Jesus einmal kommen, um seine Braut zu sich zu nehmen in die Herrlichkeit. I tak też kiedyś Pan Jezus przyjdzie, aby swoją oblubienicę zabrać do swojej chwały. Aber in diesem Gleichnis wird kein Wort von der Braut gesagt. Ale tutaj, w tym podobieństwie, ani jednym słowem nie ma mowy o oblubienicy. Es wird auch kein Wort von der eigentlichen Hochzeit gesagt. Nawet ani jednym słowem nie jest wspomniane wesele. Es wird nur gezeigt, der Bräutigam kommt. Jest tu tylko mowa o tym, że oblubieniec nadchodzi. Und da sind diese 10 Jungfrauen, die gehen aus ihm entgegen. I tych 10 panien wychodzi mu naprzeciw. Es wird die Seite des Reiches der Himmel gezeigt und die Seite der Verantwortung des Menschen. Tutaj jest pokazana właśnie strona tego Królestwa Niebios i strona odpowiedzialności człowieka. Es wird hier nicht das Teil der Gläubigen der Versammlung gezeigt. Nie jest tutaj pokazana strona zgromadzenia wierzących. Sondern es wird einfach gezeigt, dass da solche sind, die auf den Bräutigam warten. Nie, tu jest pokazane tylko coś takiego, że są tacy, którzy czekają na oblubieńca. Nun werden in Vers 2 diese 10 Jungfrauen in zwei Gruppen aufgeteilt. I w drugim wierszu tego 25 rozdziału Mateusza te 10 panien podzielonych zostało na dwie grupy. 5 waren töricht und 5 waren klug. 5 było mądrych, 5 było głupich. Alle hatten Lampen. One wszystkie miały lampy. Aber die törichten hatten kein Öl mitgebracht. Ale te głupie panny nie zabrały ze sobą naczynia z olejem. Die klugen hatten Lampen und Öl. Mądre miały lampy i olej. Die törichten hatten nur die Lampe. A głupie miały tylko lampy. Das Öl ist in der Bibel oft ein Bild des Heiligen Geistes. Olej często w Biblii jest obrazem Ducha Świętego. Und so sehen wir hier wieder, dass es solche gibt, die haben wirklich den Heiligen Geist. I tak widzimy, że to obrazowo wskazuje na sytuację, że są tacy, którzy mają rzeczywiście Ducha Świętego. Das heißt, sie haben Leben aus Gott. A to też oznacza, że mają życie z Boga. Sie sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Oni są zapieczętowani Duchem Świętym. Und ihre Lampen, ihr Zeugnis, das geschieht in der Kraft dieses Geistes. I ich lampy udzielają tego świadectwa, które się dzieje w mocy tego ducha. Aber die anderen haben kein Öl. Ale te pozostałe nie mają oleju. Sie haben nicht den Heiligen Geist. Nie posiadają Ducha Świętego. Sie haben kein Leben aus Gott. Nie posiadają życia z Boga. Sie haben eine Lampe. Sie sagen, ja, wir sind Christen. Oni mają wprawdzie lampę, mówią tak, my jesteśmy chrześcijanami. Aber sie haben sich nie bekehrt, sie haben kein Leben, keinen Heiligen Geist. Ale nigdy się nie nawrócili, nie posiadają życia, nie posiadają Ducha Świętego. Das ist genau das, was wir schon im Gleichnis vom Unkraut gesehen haben. To jest właśnie dokładnie to, co żeśmy oglądali też i w tym podobieństwie o konkolu. In diesem Reich gibt es eben solche, die haben Leben aus Gott und solche, die haben nur ein Bekenntnis, aber kein Leben. I w tym królestwie są tacy, którzy mają życie z Boga, ale również i tacy, którzy mają tylko wyznanie, a nie mają życia z Boga. Jetzt kommt in Vers 5 ein trauriger Vers. I w piątym wierszu są smutne słowa. Der Bräutigam blieb noch aus. A oblubieniec długo nie nadchodził. Es dauerte noch eine Zeit. To trwało pewien okres czasu. So sind bis heute fast 2000 Jahre vergangen. I tak dzisiaj już możemy stwierdzić, upłynęło prawie 2000 lat od tej chwili. Noch ist der Herr Jesus nicht gekommen. Jeszcze Pan Jezus nie przyszedł. Da gibt es Spötter, die sagen, ja, wo bleibt denn die Verheißung seiner Ankunft? I tak są tacy naśmiewcy, którzy twierdzą, a więc gdzie jest jego obiecane przyjście? Wann erfüllt der Herr Jesus denn wirklich sein Versprechen zu kommen? Kiedy Pan Jezus wypełni swoją obietnicę, że on przyjdzie? Es bleibt doch alles wie von Anfang. Przecież wszystko trwa tak, jak od początku trwało.
Das steht in 2. Petrus 3. O tym możemy przeczytać w drugim liście Piotra, w trzecim rozdziale. Aber dann wird den Gläubigen gesagt in Vers 9, der Herr zögert die Verheißung nicht hinaus. Ale do wierzących jest napisane w 9. wierszu, że Pan nie zwleka z wypełnieniem swojej obietnicy. Nein, er ist langmütig gegen euch. Nie, on okazuje cierpliwość w stosunku do was. Er will nicht, dass irgendwelche verloren gehen, sondern alle zur Buße kommen. Bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Deshalb wartet der Herr Jesus noch in Langmut. To właśnie dlatego Pan Jezus jeszcze w swojej cierpliwości oczekuje. Er möchte, dass so viele wie möglich sich noch zu dem Herrn Jesus bekehren. On chciałby, żeby o ile to możliwe, jak najwięcej się nawróciło do Niego. Der Bräutigam blieb noch aus. I tak ten oblubieniec nie nadchodził. Und dann werden alle schläfrig und schlafen ein. I wszystkie te panny zasnęły, były śpiące i zasnęły. Das ist eigentlich traurig. Alle zehn schlafen ein. Bardzo to jest smutne. Wszystkich dziesięć zasnęły. Das bedeutet kein Zeugnis. A to oznacza, że nie składa się świadectwa. Das bedeutet, es wird nichts von dem Leben aus Gott sichtbar. To oznacza, że nic nie jest widoczne z tego życia Bożego w nas. In Epheser 4 finden wir dazu einen hilfreichen Vers. W Efezjan, w 4 rozdziale, znajdujemy na ten temat bardzo pomocny wiersz. Nein, Epheser 5. Nie, 5 rozdział Efezjan. Vers 14. Deshalb sagt 14. wiersz. Wache auf, der du schläfst, stehe auf aus den Toten. Troszkę dalej. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz, i powstań z umarłych. Der schläft, der sieht fast genauso aus, wie der tot ist. Ten, który śpi, on wygląda dokładnie tak samo, jak człowiek umarły. Da liegen zwei. Dwóch może obok siebie leżeć. Und du kannst es auf Entfernung gar nicht erkennen. Schläft nur, oder ist schon tot? I z jakiegoś oddalenia ty nie jesteś w stanie stwierdzić, który z nich śpi, a który jest umarły. Ein Christ, von dem man nicht sieht, dass ein Christ ist, der gleicht den Menschen, die noch tot sind in ihren Sünden und Vergehungen. Chrześcijanin, który śpi, on w niczym się on nie odróżnia od tych ludzi, którzy są umarli w swoich przestępstwach. Wissen die Leute bei dir auf der Arbeitsstelle, dass du ein Christ bist? Czy ludzie w twoim miejscu pracy wiedzą o tym, że ty jesteś chrześcijaninem? Wissen die Leute bei dir in der Schule, dass du ein Christ bist, dass du an den Herrn Jesus glaubst? Czy ludzie w twojej szkole wiedzą, że ty jesteś wierzący i wierzysz w Pana Jezusa? Wir können nicht den ganzen Tag predigen. My nie możemy cały dzień głosić. Wir gehen in die Schule, um zu lernen. Bo my chodzimy do szkoły, aby się uczyć. Und der Chef bezahlt uns, damit wir arbeiten, nicht damit wir predigen. A w pracy też szef nam płaci za to, co wykonujemy, a nie za nasze kazanie. Aber durch unser Leben sollen die Leute erkennen, wir sind anders. Ale poprzez oglądanie naszego życia ludzie mają z otoczenia poznać, że my jesteśmy innymi. Wir haben wirklich den Herrn Jesus, wir glauben an ihn und möchten ihm gefallen. My rzeczywiście posiadamy Pana Jezusa i że my mamy życie z Niego i że chcemy się Jemu podobać. Und wenn dann eine Gelegenheit ist, dann können wir auch mal ein Wort sagen. A gdy nadarzy się sposobna chwila, to powinniśmy ją wykorzystać i odpowiednie słowo powiedzieć. Aber wenn sie es gar nicht merken in unserem Leben, dann ist es so, als seien wir eingeschlafen. Ale jeżeli ludzie niczego nie zauważają na nas, to jest tak, jak gdybyśmy zasnęli. Am Anfang waren diese Jungfrauen ausgegangen. Na początku te panny wyszły. Sie waren dem Bräutigam, dem Herrn Jesus entgegengegangen. One wyszły naprzeciw oblubieńca, Pana Jezusa. Es war deutlich geworden, dass sie zu dem Herrn Jesus, der im Himmel ist, gehören. I było to dla wszystkich dobitnie jasne, że one należą do Pana Jezusa, który jest w niebie. Es war deutlich geworden, dass sie nicht zu dieser Erde gehörten, sondern zum Himmel. Było to dobitnie widoczne, że nie należą do tej ziemi, tylko do nieba. Aber dann waren sie alle eingeschlafen. Ale potem one wszystkie zasnęły.
hatte diesen himmlischen Charakter nicht mehr sehen können. I nie był już widoczny ten niebiański charakter na nich. Erkennen die Leute in unserem Leben, dass wir zu dem Himmel gehören? Czy ludzie z naszego otoczenia mogą po naszym życiu rozpoznać, że my należymy do nieba? Dass uns die himmlischen Dinge wichtiger sind als die Dinge auf dieser Erde? Że te rzeczy niebiańskie są dla nas ważniejsze niż te rzeczy na tej ziemi? Dann können wir ein Zeugnis sein für den Bräutigam. Wtedy możemy być świadectwem dla oblubieńca. Alle wurden schläfrig und schliefen ein. Wszystkie się zdrzemnęły i wszystkie zasnęły. Aber dann um Mitternacht kommt auf einmal ein lauter Ruf. Ale wtem o północy powstał głośny krzyk. Siehe! Oto! Siehe der Bräutigam! Oto oblubieniec! Auf einmal gehen die Blicke wieder auf den Herrn Jesus. Nagle wszystkie spojrzenia skierowały się na Pana Jezusa. Auf einmal geht ein Ruck durch diese Jungfrauen. Nagle takie pobudzenie nastąpiło wśród tych panien. Sie wachen auf. One się obudziły. Sie stellen fest, es geht doch um den Herrn Jesus. I stwierdzają, przecież to chodzi o Pana Jezusa. O, dass doch durch mein Leben, durch dein Leben wieder neu ein Ruck geht. Oby też i przez moje życie, i przez twoje życie nastąpiło takie wstrząśnięcie otoczenia. Siehe, der Bräutigam. Aby było to widoczne, oto oblubieniec. Der Herr Jesus, das ist doch der, der wichtig ist für mich. Ten Pan Jezus, to jest ten, który przecież jest dla mnie najważniejszym. O, für ihn möchte ich doch leben, ihm will ich entgegengehen. To dla niego chcę teraz żyć i na jego spotkanie teraz chcę wyjść. Und so folgt diese erneute Aufforderung, geht aus ihm entgegen. I na nowo rozległo się wezwanie, wyjdźcie na spotkanie. So hat es vor vielen Jahrzehnten Christen gegeben, die wieder neu ausgegangen sind. Tak też się stało. Przed wieloma dziesiątkami lat powstało takie wezwanie wśród wierzących. My chcemy wyjść na nowo. Ausgegangen aus den Systemen, in denen sie waren, aus den großen Kirchen. I wyszli z tych systemów, w których byli, wyszli z tych wielkich kościołów. Ausgegangen dem Herrn Jesus entgegen. I wyszli naprzeciw Pana Jezusa. O, das war eine Erweckung. Było wielkie przebudzenie. Und heute? A dzisiaj? Sind wir wieder eingeschlafen? Czy my znowu zasnęliśmy? O, dass wir das doch so mitnehmen. Geht aus ihm entgegen. Och, obyśmy to ze sobą wzięli. Wyjdźcie na jego spotkanie. Alle diese Jungfrauen stehen auf. Wszystkie te panny wstały. O, es wird erkennbar. Sie sind nicht tot, sie leben. I teraz nagle stało się to widoczne, jawne dla wszystkich. Nie są martwymi, one żyją. Da wird etwas erkennbar, dass sie zu dem Herrn Jesus gehören wollen. Coś było widoczne, że chcą należeć do Pana Jezusa. Auf einmal merken, nein, erst noch, sie alle schmücken ihre Lampen. I wszystkie one oporządziły swoje lampy. Sie merken, wir wollen doch ein Zeugnis sein für den Herrn Jesus. One teraz to zauważyły, że przecież my powinniśmy być tym świadectwem dla Pana Jezusa. Aber dann merken die Törichten, dass sie kein Öl haben. I w tym momencie głupie panny zauważyły, że nie mają ze sobą oleju. Weißt du, in der Gegenwart des Herrn Jesus wird es offenbar. Tak, wiesz co? W obecności Pana Jezusa tam wszystko się objawi. Wenn er wieder vor den Herzen steht, gdy on znowu stanie przed sercami ludzi, dann wird deutlich, was echt und was nicht echt ist. Wtedy staje się jasne, co jest prawdziwe, a co jest nieprawdziwe. Dann wird deutlich, wo Leben aus Gott ist und wo nicht. Tam wtedy jasno się okazuje, gdzie istnieje życie z Boga, a gdzie nie istnieje. Auf einmal merken die Törichten, wir haben ja gar kein Öl. I nagle te głupie zauważają, my nie mamy oleju ze sobą. Na wenden sie sich an die falsche Adresse. I teraz one skierowały się pod błędny adres. Im Alten Testament steht, kein Bruder kann seinen Bruder erlösen. W Starym Testamencie już jest napisane, nie jest w stanie brat brata odkupić. Auch Eltern können nicht ihre Kinder erlösen. Również i rodzice nie mogą dać zbawienia swoim dzieciom. Aber wenn du ewiges Leben haben willst, dann musst du zu dem Herrn Jesus gehen. Ale wiedz o tym, że jeżeli chcesz posiadać życie wieczne, to musisz pójść do Pana Jezusa. Die Törichten sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl. Te głupie powiedziały do mądrych panien, dajcie nam waszego oleju.
Aber das geht nicht. Ale tak się nie da. Aber sie merkten, ihre Lampen verlöschen. Gdyż one zauważały, że ich lampy zaczynają przygasać. Vielleicht hatte der Docht für einen kleinen Moment etwas Licht gegeben. Może jeszcze na krótki moment ten knot, jeszcze paląc się, udzielał trochę światła. Aber es war ein rein äußeres Zeugnis. Ale to tylko było takie czysto zewnętrzne świadectwo. Das Öl fehlte. Gdyż brakowało w lampie oleju. Die Lampe ging aus. I wkrótce ta lampa zgasła. Dann gehen sie, um zu kaufen. I wtedy one wyszły, aby kupić. Und dann kommt dieses ernste zu spät. I wtedy następuje to bardzo poważne za późno. Als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Bo gdy wyszły, aby nabyć oleju, nadszedł oblubieniec. Die bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeit ein. I te, które były gotowe, weszły z nim na wesele. Die Öl hatten, die nahm er mit, die gingen ein. Te, które miały olej, to te zostały przez niego zabrane i one weszły do środka. Die kein Öl haben, klopfen an die Tür. Te, które nie miały oleju poprzednio, to zaczęły pukać do drzwi. Sie rufen, Herr, Herr, tue uns auf. I zaczęły wołać, Panie, Panie, otwórz nam. Aber der Herr sagt, zu spät. Ale Pan powiedział, za późno. Ich kenne euch nicht. Nie znam was. Ihr habt mich zwar Herr, Herr genannt, aber ihr hattet kein Leben aus Gott. Wy wprawdzie nazywałyście mnie Panie, Panie, ale wy nie macie życia z Boga. Ihr gehört nicht zu mir, ich kenne euch nicht. Wy nie należycie do mnie, ja was nie znam. Sie blieben draußen. One pozostały na zewnątrz. Drinnen und draußen. Być wewnątrz i być na zewnątrz. Das ist hier der Unterschied. Die einen, die gehen, sie werden bei dem Herrn Jesus sein. Taka jest właśnie wielka różnica, bo jedni będą razem z Panem Jezusem. Das ist drinnen. To oznacza być wewnątrz. Und die anderen werden draußen sein. A inni będą na zewnątrz. Sie gehen ins ewige Verderben. A to oznacza, że idą na wieczne potępienie. Jetzt in diesem Leben wird die Entscheidung getroffen. To tutaj, za życia na ziemi, podejmuje się decyzję. Jetzt in diesem Leben fallen die Würfel. Tutaj, za życia, tutaj na tej ziemi zostają rzucone te kości. Ob wir die Ewigkeit einmal drinnen oder draußen verbringen werden. Które pokazują, czy nasze życie w wieczności spędzimy na zewnątrz, czy wewnątrz. Gottes Wort ruft uns zu, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Słowo Boże woła do nas dzisiaj, jeżeli głos Jego słyszycie, nie zatwardzajcie serca waszego. Triff heute die Entscheidung, triff sie jetzt. Podejmij dzisiaj decyzję, podejmij ją teraz. Hat also dieses Gleichnis, so sehen wir, dass dieses Gleichnis eine ernste Ansprache hat an die Menschen, die sich noch nicht bekehrt haben. I tak widzimy, że to podobieństwo ma bardzo poważną wymowę dla tych, którzy się jeszcze nie nawrócili. Aber hat dieses Gleichnis nicht auch eine Ansprache an uns? Ale czyż to podobieństwo również i dla nas nie ma bardzo poważnego też i słowa? An die, die Leben aus Gott haben, die eine Lampe und Öl haben? Do wszystkich tych, którzy mają życie z Boga, którzy posiadają i lampę, i olej? Doch, der Jesus sagt es, wacht also. Tak, owszem, Pan Jezus do nas powiedział, czuwajcie. Seid solche, die bereit sind, die warten auf den Bräutigam. Bądźcie takimi, którzy są gotowi i oczekują na oblubieńca. Warten wir noch auf den Herrn Jesus? Czy my jeszcze oczekujemy na Pana Jezusa? Und um diese Lektion noch zu vertiefen, fügt der Herr Jesus dann noch das Gleichnis von Vers 14 bis Vers 30 an. Aby tą lekcję jeszcze pogłębić, Pan Jezus dodaje następne podobieństwo od wiersza 14 do wiersza 30 tego 25 rozdziału Mateusza. Wir können das nicht mehr ganz betrachten. Nie jesteśmy w stanie tego podobieństwa jeszcze dzisiaj rozważać. Aber ich möchte das noch verbinden mit einem Vers aus Lukas 12. Ale chciałbym do tego dołączyć jeden wiersz z Ewangelii Łukasza z 12 rozdziału. W
Da steht in Vers 37, glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Łukasza, 12 rozdział, 37 wiersz. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zwei Dinge werden da miteinander verbunden. Dwie rzeczy zostały tu ze sobą połączone. Erstens, es sind Knechte, also solche, die dem Herrn dienen. Po pierwsze, tutaj mowa jest o sługach, czyli o takich, którzy służą Panu. Und zweitens, diese Knechte warten. A druga rzecz, to okazuje się, że ci słudzy czekają. Sie sind wachsam und warten auf den Bräutigam. Oni są czujnymi i czekają na oblubieńca. Dieses Wachen hatten wir in Matthäus 25, Vers 13 gefunden. To czuwanie my oglądaliśmy właśnie w Mateusza 25 rozdział, w tym 13 wierszu. Was sollen wir nun tun in der Zeit, in der wir auf den Herrn Jesus warten und wachende sind? Więc co my mamy czynić, gdy my żyjemy w tym czasie, w którym my czekamy na Pana Jezusa i czuwamy? Wir dürfen für den Herrn Jesus arbeiten. My możemy w tym czasie pracować dla Pana Jezusa. Das ist die große Lektion im nächsten Gleichnis. Taka jest też wielka lekcja płynąca z następnego podobieństwa. Der Herr hat jedem Knecht Talente gegeben. Tam mowa jest o tym, że Pan podarował swoim sługom talenty. Nicht jedem gleich viel. I to nie każdemu jednakową ilość. Einem fünf, einem zwei, einem anderen eins. Jednemu pięć, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden talent. Aber jeder hat etwas bekommen. Ale każdy ze sług coś otrzymał. So ist heute hier in diesem Raum niemand, dem der Herr nicht ein Talent gegeben hat. I tak wiedzmy, że dzisiaj w tym pomieszczeniu wśród nas nie ma ani jednej takiej osoby, której by Pan Jezus nie dał chociaż jednego talentu. Dieses Talent, das ist eine Fähigkeit, eine Gabe von Gott. Ten talent to jest jakaś umiejętność, to jest dar ze strony Boga. Und indem er diese Gabe, dieses Talent, diese Fähigkeit gibt, a ten, który daje ten dar, ten talent, tą zdolność, verbindet sich damit ganz automatisch eine Aufgabe für den Herrn Jesus. Łączy automatycznie też i dla ciebie wykonywanie zadania dla Pana Jezusa. Wenn der Herr Jesus dir eine Gabe gibt, möchte er gerne, dass du sie für ihn einsetzest. Jeżeli Pan Jezus daje ci jakieś zadanie, jakiś dar, to chciałby tak bardzo, abyś również i go używał i dla niego go stosował. Vielleicht kannst du gut mit Kindern umgehen. Może ty potrafisz bardzo dobrze też i kierować dziećmi. Dann frage dich, wie du diese Fähigkeit für den Herrn Jesus einsetzen kannst. Pytaj się Pana, w jaki sposób tą zdolność możesz dla niego wykorzystać. Vielleicht hat der Herr Jesus dir die Fähigkeit gegeben, etwas gut zu erklären. Może Pan Jezus dał ci też zdolność, że potrafisz pewne rzeczy dobrze wyjaśniać innym. Dann frage dich, wie du diese Fähigkeit für den Herrn Jesus einsetzen kannst. Wtedy pytaj się Pana, w jaki sposób możesz tą zdolność dla Niego stosować. Vielleicht hat der Herr Jesus dir die Fähigkeit gegeben, gut zuhören zu können. Może Pan Jezus dał ci też i taką zdolność, że potrafisz dobrze się przysłuchiwać. Dann frage dich, wo du vielleicht zuhören kannst, wenn jemand sein Herz ausschütten möchte. Wtedy pytaj się Pana, w którym miejscu możesz dobrze nasłuchiwać w stosunku do osoby, która chciałaby otworzyć swoje serce i przed Tobą wylać. Jeder von uns hat von dem Herrn Jesus eine Fähigkeit, eine Gabe erhalten. Każdy z nas otrzymał jakąś zdolność, jakiś dar od Pana. Es gibt zwei Möglichkeiten, was wir damit tun können. I teraz istnieją dwie możliwości, co my z tym zrobimy. Wir können sie einsetzen für den Herrn Jesus und damit handeln. My możemy je stosować dla Pana Jezusa i tym samym i działać, pracować. Dann gibt es Frucht daraus für Gott. I wtedy z tego powstanie owoc dla Boga. Wir können sie aber auch in der Erde vergraben. Ale możemy również i tak zrobić, jak ów sługa, który ten talent zakopał w ziemi. Wir können so beschäftigt sein mit allen möglichen Dingen, dass wir keine Zeit haben,
mit unserer Gabe für den Herrn Jesus zu arbeiten. A to oznacza, że my będziemy zajęci tak bardzo wszystkimi innymi rzeczami, że nie będziemy mieli czasu, aby ten talent przez Pana darowany wykorzystać i pracować nim dla Niego. Dann kann aus dieser Gabe, aus diesem Talent nichts für den Herrn Jesus entstehen. I wtedy z tego daru, z tego talentu dla Pana nic nie powstanie. Eines Tages kommt der Herr Jesus wieder. Ale wiedz, że Pan Jezus pewnego dnia ponownie przyjdzie. Na fragt er, was hast du mit der Gabe gemacht, die ich dir gegeben habe? I zapyta ciebie, co ty uczyniłeś z tym darem, tym talentem, który ja tobie udzieliłem? Der böse und faule Knecht, der alles in der Erde vergraben hat. Ten zły i leniwy sługa, który ten talent zakopał w ziemi. Der hat es deshalb getan, weil er seinen Herrn nicht kannte. On tak uczynił dlatego, że on nie znał swojego Pana. Und dann wird er nach seinen eigenen Worten gerichtet. I okazuje się, że został osądzony według jego własnych słów. Solche, die leben aus Gott haben, die kennen ihren Herrn. Bo wszyscy ci, którzy mają życie z Boga, oni znają swojego Pana. Und sie werden auch mit der Gabe, die Gott ihnen gegeben hat, etwas tun. I oni też będą ten dar, który otrzymali od Boga, też używali, aby dla Niego działać. Aber der Jesus möchte uns anspornen, das auch einzusetzen für ihn, was er uns gegeben hat. Ale Pan chce nas ciągle na nowo do tego zachęcać, abyśmy wykorzystywali dla Niego to, co On nam darował. Und was wird denen gesagt, die gearbeitet haben für den Herrn? A jakie słowa zostały skierowane do tych, którzy pilnie pracowali dla swojego Pana? Der eine kommt zu dem Herrn und sagt, du hast mir 5 Talente gegeben, ich habe 5 weitere dazu gewonnen. Ten, który otrzymał 5 talentów, gdy przyszedł do swojego Pana, powiedział, Panie, 5 talentów mi powierzyłeś, oto dalsze 5 talenty zyskałem. Der andere sagt, Herr, du hast mir 2 Talente gegeben, ich habe 2 dazu gewonnen. Drugi powiedział, Panie, 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty zyskałem. Sie hatten unterschiedliches bekommen. Oni otrzymali w różnorodnej mierze. Aber sie haben beide das, was der Herr ihnen gegeben hat, verdoppelt. Ale każdy z nich to, co otrzymali od Pana, podwoił. Sie haben beide in Treue damit gearbeitet. Każdy z nich wiernie tym pracował. Es kommt nicht so sehr darauf an, welche Aufgabe Gott uns gegeben hat. A to oznacza, że to nie chodzi o to, jakie zadanie Pan nam powierzył. Er hat dem einen diese und dem anderen jene gegeben. Gdyż Pan udziela temu to, innemu tamto. Aber es kommt darauf an, dass du die Aufgabe, die der Herr gerade dir gegeben hat, in Treue ausführst. Ale właśnie chodzi o to, żeby to zadanie, które Pan tobie powierza, żebyś je wiernie wypełniał. Dann sieht der Herr diese Treue. I wtedy Pan będzie widział twoją wierność. Und dann gibt er Lohn dafür. I on daje wynagrodzenie za to. Dieser Lohn, der richtet sich in einen Teil nach dem Einsatz, den wir gezeigt haben. A ta nagroda, ona też jest odpowiednia do tego wkładu, który okazaliśmy. Nach der Treue, in der wir gearbeitet haben. Według wierności, w jakiej my pracowaliśmy. Der die 5 Talente hinzugewonnen hat, wird über 5 Städte gesetzt. Ten, który pozyskał następne 5 talentów, został postanowiony jako władca nad 5 miastami. Der die 2 Talente hinzugewonnen hat, wird über 2 Städte gesetzt. Ten, który pozyskał dalsze 2 talenty, został postanowiony nad 2 miastami. Diese Belohnung, die hat zu tun mit Lohn für die Zeit, wo wir mit dem Herrn Jesus herrschen werden in dem tausendjährigen Reich. Te wynagrodzenie tutaj łączy się właśnie i pokazuje, jakie będziemy mieli wynagrodzenie i w czym będziemy mogli Panu służyć, gdy Pan przyjdzie na ziemię i będzie w swoim królestwie panował. Aber dann gibt es auch etwas, was für alle Knechte gleich ist. Ale jest jedna rzecz, która dla wszystkich sług jest taka sama. Alle, die den Herrn kannten und für ihn gearbeitet haben, wszyscy ci, którzy Pana znali i dla Niego pracowali, ihnen wird gesagt, geh ein in die Freude deines Herrn.
Do wszystkich nich skierowane są te same słowa: wejdź do radości Pana Twego. Das über fünf oder über zwei Städte sein, das ist Lohn, den der Herr gibt. To, że ktoś będzie miał powierzone pięć czy dwa miasta, to jest nagroda, którą Pan udziela. Aber dann sagt in seiner Gnade, geh ein in die Freude deines Herrn. Und das sagt jedem. Ale dodatkowo jeszcze mówi, wejdź do radości Pana Twego. A to słowo kieruje do każdego wiernego sługi. Egal ob fünf oder zwei. Obojętnie, czy on pozyskał dwa czy pięć talentów. Noch etwas sagt der Herr. I jeszcze jedną rzecz Pan powiedział. Wohl, du guter und treuer Knecht. Dobrze, sługo dobry i wierny. Das ist Lob von dem Herrn. Te słowa oznaczają pochwałę od Pana. Jetzt sind wir noch hier auf der Erde gelassen, um für ihn zu arbeiten. Jeszcze tu jesteśmy na tej ziemi pozostawieni, aby dla niego pracować. Einmal kommt der Augenblick, wo wir ihm gegenüberstehen. Ale nadejdzie taka chwila, gdy będziemy postawieni przed nim. Da möchte er uns gerne Lob geben. A jak bardzo on tego pragnie, aby mógł nam udzielić pochwały. Was wird das sein, wenn er sagen kann, wohl du guter und treuer Knecht. O, jaka to będzie wspaniała rzecz, jeżeli on będzie mógł powiedzieć do nas, dobrze, sługo dobry i wierny. Dann wird er Lohn geben, aby on mógł dać tą nagrodę. Und dann wird er uns einführen in seine Freude. I aby on mógł nas wprowadzić do jego radości. Der Herr Jesus hat diese Freude. Er ist in dieser Freude. Pan Jezus ma tą radość i on jest w tej radości. Aber er möchte dich und mich teilhaben lassen an seiner Freude. Ale on chciałby, abyś i ty i ja byliśmy uczestnikami jego radości. Es ist nicht irgendeine Freude, es ist seine Freude. Nie jest to jakaś tam radość. To jest jego radość. Er sagt, gehe ein in die Freude deines Herrn. On tu mówi, wejdź do radości Pana Twego. Er möchte uns in Ewigkeit bei sich haben, in ewiger Freude und Glückseligkeit. On po całą wieczność chce mieć nas przy sobie w tej wiecznej radości i błogosławieństwie. Was bleibt uns übrig? Co nam tylko jeszcze teraz pozostaje? Auf der einen Seite freuen wir uns auf diesen Augenblick. Z jednej strony możemy się cieszyć na tą chwilę. Aber auf der anderen Seite sehen wir, es lohnt sich hier noch für ihn treu zu sein. Ale z drugiej strony to widzimy, że opłaca się być wiernym dla niego. Dazu wollen wir uns gegenseitig ermutigen. I w tym celu zachęcajmy wszyscy nawzajem jeden drugiego.